68. sesję Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa radnych, panów burmistrzów, panią sekretarz, pana skarbnika, pana mecenasa, obsługę całą, wszystkich mieszkańców, którzy nas oglądają. Poproszę Państwa radnych o potwierdzenie kworum. Jeszcze chwileczkę. Małgosia? No dobrze, to jeszcze minutkę poczekamy. Dobra. Piotrek też czeka na otwarcie dostępu. Piotr, jesteś już. Już potwierdziłeś. Tak, Małgosia. Okej, w tej chwili na sali obecnych jest 18 radnych, 3 osoby są jeszcze nieobecne, być może się spóźnią. Zanim rozpoczniemy naszą sesję, to poprosimy przybyłych do nas gości. Grupa harcerzy przyszła do nas z betlejemskim światłem pokoju. To, żeby dzieciaczki nie czekały za długo, to poprosimy ich. Tomku, mogę? O, już usłyszeli i są. Tradycyjnie, jak każdego roku, harcerze z drużyny Labirynt przyszli do nas z betlejemskim światłem pokoju. Bardzo wam dziękujemy i przekazuję druhnie drużynowej głos. Tutaj w imieniu Rady Miejskich Harcerzy chciałabym... Spokojnie! Tutaj w imieniu Rady Miejskich Harcerzy chciałabym przekazać betlejemskie światełko pokoju na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który jest symbolem miłości, pokoju i braterstwa oraz przekazać oraz życzyć wesołych i spokojnych świąt. Bardzo dziękujemy. A my w imieniu całej Rady Panów Burmistrzów po przyjęciu obraz tego światła, symbolu przyjaźni, miłości, braterstwa też mamy coś dla was. Na pewno to światełko, ten ogień, zachęcam wszystkich, żebyśmy zabrali do swoich domów i na stole wigilijnym, żeby zapalić światło, świece właśnie od tego ognia. To jest taka tradycja harcerzy, którzy przywożą betlejemskie światło pokoju z Austrii od skautów austriackich.
Dobrze, bardzo dziękujemy radzymińskim harcerzom i przechodzimy do dalszej części naszej sesji i poproszę pana przewodniczącego Piotra Rembelskiego o przeczytanie proponowanego porządku obrad. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Proponowany porządek obrad w dniu dzisiejszym. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Punkt czwarty, podjęcie uchwał. Jako pierwsza uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy oraz statutu samodzielnemu publicznemu zespołowi zakładów opieki zdrowotnej w Radzyminie. Uchwała numer dwa w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Radzymin na rok 2024. Punkt trzeci w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+. Punkt czwarty, zmieniająca uchwałę w sprawie świadczenia pieniężnego bon malucha dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. Punkt piąty, w sprawie rozpatrzenia wniosku o wniesienie projektu uchwały, która wstrzyma możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy. Punkt szósty, w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Radzymina. Punkt siódmy, w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin. Punkt ósmy, w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin obręb Cegielnia. Punkt dziewiąty, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2023. Punkt dziesiąty, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2023-2035. Punkt piąty porządku obrad to przyjęcie budżetu gminy Radzymin na 2024 rok. Podpunkt A, odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Podpunkt B, odczytanie wniosków stałych komisji rady. Podpunkt C, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej. Podpunkt D, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Podpunkt E, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2024. Podpunkt F, głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2024-2035. Punkt szósty porządku obrad to informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Punkt siódmy, realizacja wniosków z poprzedniej sesji. Punkt ósmy, wolne wnioski i informacje. Punkt dziewiąty, zamknięcie sesji. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych ma jakieś inne propozycje do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Pan burmistrz ma jakieś propozycje? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania zaproponowanego porządku obrad. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ja jestem za, pani przewodnicząca. Jeszcze nie mogę zagłosować. Dobrze. Podaję wyniki głosowania. Przepraszam, omyłkowo jak mi się włączało, to zagłosowałam przeciwko, po prostu włączając się do sesji. Dobrze. Podaję wyniki głosowania. 18 głosów za. Właściwie 19, bo pani Monika przez przypadek nacisnęła nie ten przycisk. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Kto z państwa radnych ma jakieś uwagi, propozycje do tego protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, oddania głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? O, udało się wszystkim zagłosować. 19 głosów za. Protokół został przyjęty. I punkt czwarty, podjęcie uchwał. Uchwała pierwsza, zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy oraz statutu samodzielnemu publicznemu zespołowi zakładów opieki zdrowotnej w Radzyminie. Nie ma z nami pana dyrektora. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Spraw Społecznych. To ja poproszę panią przewodniczącą komisji.
Zmiana polegała tylko na tym, że, że zmienialiśmy tak jakby czas trwania Rady Społecznej, który trwał tak jakby z końcem nie, czteroletni, a tutaj się wydłużył w związku z wydłużeniem nam czasu komisji, w ogóle czas radnych, kadencji, tak, też przedłużył się czas Rady Społecznej. Główna zmiana, dziękuję. Z 4 na 5 lat. Znaczy, jeżeli się zmieni... Ja tylko uzupełnię, że zapis mówi o powiązaniu czasu trwania kadencji Rady Społecznej z czasem trwania kadencji Rady Miejskiej. To znaczy, nie ma tam zapisu 5 lat, bo tak jak wiemy, tegoroczna kadencja trwa 5,5, więc zapis jest uniwersalny, że trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej. Tak, bo do tej pory były zapisane po prostu 4 lata. Pan burmistrz Chaciński jeszcze się zgłaszał do głosu? Nie, Krzysztof wyjaśnił uzupełnił wszystko. Okay. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki, oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 19 głosów za. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Radzymin na rok 2024. Ta uchwała też została pozytywnie zaopiniowana przez komisję. Pana burmistrza Dobrzynieckiego proszę o zreferowanie. Gminny program Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest rokrocznie. Tak jak pani przewodnicząca wspomniała, na Komisji Spraw Społecznych pracownik urzędu zreferował państwu ten program, odpowiedział na wasze pytania. W związku z powyższym wnoszę o jego podjęcie. Dziękuję panie burmistrzu. Przepraszam, panie burmistrzu, kto z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, czyli możemy przejść do przegłosowania projektu uchwały. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki i oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 20 głosów za. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Metropolii Warszawskiej 2030+. Pana burmistrza poproszę o zreferowanie tego projektu uchwały. Szanowni państwo, jest to dokument o charakterze strategicznym dla całej Metropolii Warszawskiej. Gmina na etapie wstępnym opracowania tego dokumentu przesłała swoje wnioski, uwagi, nazwijmy to, część z tych wniosków jest ujęta, część no, nie mieściła się w strategii Metropolii. Dokument jest o tyle, nie gmina go opracowywała, bo on był opracowywany na poziomie metropolitarnym, natomiast co jest kluczowe, bez przyjęcia takiego dokumentu o charakterze strategicznym pozbawiamy się możliwości wnioskowania o środki zewnętrzne w ramach instrumentu, który w poprzedniej kadencji w perspektywie unijnej znaliśmy jako ZIT-y. Czyli te środki, w ramach których sięgaliśmy o środki na ścieżki, na parkingi przesiadkowe w dużej mierze, ale tych priorytetów, nazwijmy to, jest troszeczkę więcej. Natomiast te infrastrukturalne są chyba te najważniejsze. Dziękuję panie burmistrzu. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta. I kolejna uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o wniesienie projektu uchwały, która wstrzyma możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy.
A przepraszam, przekręciło mi się. Bardzo przepraszam Państwa. Zmieniające uchwałę w sprawie świadczenia pieniężnego bon malucha dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. I tutaj też poproszę Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, podobnie jak w ubiegłym roku, proponuję Państwu podjęcie uchwały zawierzającej funkcjonowanie tego świadczenia na rok czasu. Bon malucha było jednym z tych świadczeń, które zostało zawieszone w ramach poszukiwania oszczędności budżetowych na początku roku 2023. Tych oszczędności było wtedy więcej. Dużą część z nich udaje się projektem budżetu na rok 2024 przywrócić, na przykład dopłaty do funkcjonowania transportu. Natomiast w tym przypadku środki w projekcie budżetu się nie znajdują. W związku z powyższym proponuję zawieszenie tego świadczenia na kolejny rok. Nie chciałbym prosić Państwa o rezygnację z tego świadczenia, bo uważam, że jest to ciekawy projekt i wierzę, że w kolejnym roku będziemy w stanie wygospodarować środki na jego kontynuację. Jestem też ciekawy, czy nowa większość sejmowa będzie proponowała jakieś świadczenia w tym zakresie, tak? Ponieważ przypomnę Państwu, że w momencie, kiedy inicjowaliśmy bon malucha, nie funkcjonowały żadne dopłaty na szczeblu centralnym. Jeśli chodzi o żłobki, to się później zmieniło, ponieważ rząd wprowadził rodzinny kapitał opiekuńczy, który w jakimś zakresie dopłacał mniej więcej do podobnego rodzaju świadczenia, które my wtedy wdrożyliśmy. Dziękuję Panie Burmistrzu. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Przekazuję głos Pani Radnej Ewie Wnuk. Dziękuję bardzo. Jakiego rzędu są to oszczędności w skali roku? Około 500 000 złotych. Tutaj czytamy w uzasadnieniu, że najważniejszym czynnikiem rozwoju gminy jest inwestowanie. No właśnie to jest inwestowanie w rodziny. I uważam, że nie jest aż skala tak duża, jeśli chodzi o tę przedstawioną kwotę, żeby zawieszać na ten rok to świadczenie. Na wiele innych zadań pieniądze się znajdują, natomiast oszczędza się tutaj na rodzinie. Ja jestem osobiście przeciwna takiemu rozwiązaniu. Dziękuję. Dziękuję. Pan Burmistrz Kaciński. Panie Ewo, nie będę Panie przekonywał, że jest inaczej. To jest wartościowy projekt i uważam, że jest bardzo dobrym projektem, do tego moim autorskim, do czego Państwa przekonałem w momencie jego wprowadzania. Natomiast, tak jak wspomniałem, zmieniły się również okoliczności. Dzisiaj rodzina, która posiada dzieci w wieku żłobkowym, otrzymuje wsparcie z tak zwanego rodzinnego kapitału opiekuńczego. To jest sytuacja inna niż w momencie, w którym wprowadzaliśmy nasze świadczenie i takiego wsparcia rządowego wtedy nie było. Dziękuję Panie Burmistrzu. Pan Radny Tomasz Wąsik. Ja chciałbym się jeszcze dopytać Panie Burmistrzu, czy ewentualnie dofinansowanie, o którym Pan wspomniał, nie byłoby w koligacji z tym dofinansowaniem, które by było z gminy? Czy przepisy państwowe nie zabraniają tego ewentualnie z tej strony? Dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu. Nie, był taki okres, kiedy te dofinansowania były łączone przez rodziców. Kryteria są troszeczkę inne, ale duża część wnioskodawców łączyła oba źródła dofinansowań. Dziękuję Panie Burmistrzu. Pan Marek Brodziak. To jeszcze chciałbym się dopytać, jaka skala, jeżeli chodzi o ilość osób korzystających z tego dofinansowania, opiewa ta kwota, na którą Pan wskazał, 500 000 złotych? Średnio rocznie około 100 rodzin korzystało z takiego wsparcia. 100 rodzin, tak? I z definicji albo z założenia jest tak, że to dofinansowanie miało zapewnić no, opiekę tego małego dziecka po to, żeby rodzice jak najszybciej wrócili do pracy. A jaki jest średni przychód nasz z tytułu podatku PIT, Panie Arturze, na jednego takiego mieszkańca? Półtora roku temu to było około 908 zł od osoby. Mhm. 908 zł od osoby. Mhm. No dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały. Proszę Państwa radnych o oddanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał i podniesienie ręki.
podaję wyniki głosowania. 13 głosów za, 3 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Uchwała została podjęta. I teraz uchwała numer 5 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wniesienie projektu uchwały, która wstrzyma możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy. I poproszę pana burmistrza Chacińskiego o zabranie głosu. Poprosiłbym przewodniczącą albo wiceburmistrza w tym zakresie. To może ja odpowiem. Dobrze? Proszę bardzo. Z uwagi na to, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, komisja pozostawiła go bez rozpatrzenia. I o to również proszę państwa radnych. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan burmistrz Dobrzyniecki chce jeszcze coś dopowiedzieć? Ja tylko może tyle, że po komisji skarg, wniosków i petycji, bodajże 2 dni później, płynęło takie pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które w swoim streszczeniu można by określić, że podejmowane uchwały nie mają podstawy prawnej oraz nie istnieje żadne racjonalne uzasadnienie dla ich podejmowania. Taka jest konkluzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zostało rozesłane do gmin w Polsce. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do przegłosowania tego projektu uchwały. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki i oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Ela Jankowska. Podaję wyniki głosowań. 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Radzymina. I też poproszę panią przewodniczącą Komisji Skargi i Wniosków, panią Agnieszkę Onisz-Stachyrę o zabranie głosu. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani, która złożyła skargę, została zaproszona na komisję. Była na tej komisji, bardzo długo rozmawialiśmy. Pani skarżąca nie miała pojęcia, że jej pismo zostanie potraktowane w ogóle jako skarga na działalność burmistrza. I tutaj za jej pełną zgodą po różnych ustaleniach między panią skarżącą a panem burmistrzem Dobrzynieckim komisja uznała skargę za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pan burmistrz Dobrzyniecki. Takiego trochę może tła. Całe nieporozumienie wzięło się z tego, że na sesji wrześniowej pomyliłem numer działki, bo na pytanie przewodniczącego Solarza odnośnie czy działka 9, nie wiem, teraz już jest działką gminną, działką drogową, odpowiedziałem, że tak. Ta działka nie była naszą działką drogową, tylko działką właśnie tej pani. I ta pani odebrała to jako próbę wywłaszczenia, czy też już wywłaszczenia jej ze swojej własności. Stąd też to pismo skierowane do burmistrza, a później rozesłane po różnych innych instytucjach, które to przesłały ją do Rady Miejskiej i potraktowały jako skargę. Wyjaśniliśmy sobie na tej komisji skargi wniosków, że zapytanie i zaproszenie moje na rozmowę celem wykupu od pani części działki przeznaczonej pod plan, w planie miejscowym pod drogę, nie miało charakteru przymuszania, tylko rozpoczęcia negocjacji. W toku wypracowanych sobie pewnych rozwiązań na komisji uznaliśmy i zresztą komisja podjęła taki wniosek o przystąpieniu do zmiany planu i usunięcie w ogóle tej drogi, która w takich parametrach nie ma w pełni uzasadnienia w tym miejscu, z uwagi na to, że pewne podziały geodezyjne już się zadziały i inne ciągi drogowe się wytworzyły. W związku z tym w jakiejś tam przyszłości istnieje szansa na to, żeby w ogóle w ramach zmiany planu w tym miejscu zlikwidować tę drogę i pozostawić ją jako droga wewnętrzna, prywatna. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie?
Przekazuję głos pani radnej Ewie Wnuk. Dziękuję bardzo. To jeszcze w kwestii tego tła nakreślonego przez pana burmistrza. To pragnę dodać, że pani była bardzo zbulwersowana, że umawiała się z panem wiceburmistrzem, który nie przyszedł na to spotkanie. Bardzo to źle odebrała, że została w ten sposób potraktowana. Więc tak w kontekście całościowym chciałabym to przedstawić. Dziękuję. Dziękuję pani Ewo, ad vocem pan burmistrz. To ja muszę jak gdyby... Wyjaśniliśmy również sobie to z panią na komisji, że zasadą jest taką, że pisma z zaproszeniem na rozpoczęcie negocjacji podpisuję ja, gdzie zapraszam na spotkanie, nie wskazując konkretnej daty. Data umówiona z panią rozminęła się z moim zaplanowanym urlopem wypoczynkowym. Nie doszło do zmiany tego terminu. Uznaliśmy, że spotkanie z panią kierownik będzie jak gdyby właściwym. No, w ocenie pani nie było, ale temat został wyjaśniony i myślę, że pani wybaczyła mi te niedociągnięcie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania, wątpliwości? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 16 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin. I poproszę pana Krzysztofa Dobrzynieckiego o zabranie głosu. Przedmiotowa uchwała dotyczy nadania nazwy drodze wewnętrznej, prywatnej. Wynika z wniosku właścicielskiego. I właściciele przedstawili propozycję, że chcieliby, żeby ich droga wewnętrzna miała nazwę ulica Czekoladowa. Ta droga właściwie jest zapewnia komunikację 6-7 działkom. Dziękuję panie burmistrzu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Czyli możemy przejść do przegłosowania nazwy drogi. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, oddania głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 20 głosów za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I kolejna uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin, obręb Cegielnia. Panie burmistrzu Dobrzyniecki, proszę o zabranie głosu. W tym przypadku uchwała dotyczy drogi gminnej. Kwestia nadania nazwy wynika również z wniosku jednej z właścicielki nieruchomości zlokalizowanej przy tej drodze. W tym przypadku pani pierwotnie proponowała 3 inne nazwy. Z uwagi na to, że w okolicy są nazwy bardziej kojarzone z krajobrazem, przyrodą, to zaproponowałem ja pani nazwę ulicy Perkoza. Jest to rodzaj ptaka i on bardziej pasuje do ulicy Krajobrazowej, która jest obok, i ulicy Orlej i Słowiczej, więc taką nazwę pani zaakceptowała, a ja taką uchwałę państwu przedkładam do uchwalenia. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie? Nie widzę. Przegłosujemy tę nazwę ulicy. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, oddania głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Ela, pan Marek. Podaję wyniki głosowania. 20 głosów za. Uchwała została podjęta. I kolejna uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2023.
Głos przekazuję panu skarbnikowi. W pierwszej kolejności, proszę państwa, chciałem zwrócić uwagę na to, że uchwała podlega autopoprawce. Ja tą autopoprawką postaram się zreferować odrębnie, tak żeby uwypuklić te zmiany. Pierwszą z przesłanek, czy też właściwie jeden z elementów, który podlega autopoprawce, sprowadza się do tego, że dodajemy załącznik numer 8, który obrazuje plan dochodów i wydatków, które realizowane są w ciężar wydzielonych rachunków oświaty. Tam ten plan dochodów i wydatków wzrasta w roku bieżącym o 50 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe zmiany w zakresie dochodów, z jednej strony implementacja środków przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy w wysokości 172 496,12 zł. Tak jak państwu pisałem w dzisiejszym mailu, 157 tysięcy to jest kwota, która mniej więcej 157 tysięcy to jest kwota, która wpłynęła w czwartek albo w piątek na konto gminy Radzymin. My nie dostajemy informacji dotyczącej tego, jakie środki na wsparcie obywateli Ukrainy wpłyną. Oczywiście wnioskujemy o te środki, a właściwie Ośrodek Pomocy Społecznej w tym wypadku wnioskuje o te środki. Natomiast sam wniosek jeszcze nie stanowi przesłanki do tego, żeby te środki implementować do budżetu. Tak, moglibyśmy je do budżetu zaimplementować również zarządzeniem, bo burmistrz Maku temu plenipotencję. Natomiast tu jest pewien case, który jakby, czy też pewna przesłanka, która przemawia za tym, żeby zrobić to jak najszybciej. Te środki powinny być wydane do 22 grudnia najzwyczajniej w świecie, czyli musielibyśmy w tym czasie między sesją a 22 grudnia tworzyć dodatkowy dokument planistyczny. To jest jedna z tych pozycji, która podlega autopoprawce, bo w tych materiałach, które były państwu wysłane tydzień temu, ta kwota była niższa. Poza tym zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na zadania własne, tutaj bez zmiany kwota 36 239 zł, zwiększająca plan dochodów. Dotacje na zadania zlecone, właściwie środki przeznaczone na zadania zlecone, bo to jest ten egzotyczny paragraf 2180, środki w wysokości 4460,50 zł. I również druga przesłanka autopoprawki, czyli środki z Funduszu Pracy, które zasilą konto Ośrodka Pomocy Społecznej. One służą refundacji części nakładów poniesionych na wynagrodzenia pracowników społecznych w wysokości, te środki w wysokości 32 014,64 zł. Poza tym aktualizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejszenie tych dochodów o 500 tysięcy złotych i zmniejszenie o 894 tysiące dochodów z tytułu kar pieniężnych potrącanych czy też naliczanych wykonawcom gminnych inwestycji. To są dochody, które w przypadku kar jest to jedna z przesłanek autopoprawki do budżetu roku kolejnego. Te dochody zwiększają nam budżet roku 2024, właściwie projekt budżetu roku 2024. Podsumowując, dochody bieżące w konsekwencji tych zmian, które zostały przed chwileczką państwu przedstawione, spadają o 1 148 789,74 zł i też jest to wartość odmienna względem tej, którą otrzymaliście państwo w pierwotnych materiałach. W zakresie dochodów majątkowych, z jednej strony przesunięcie na rok 2024 pomocy finansowej z województwa mazowieckiego, która służy częściowemu wsparciu wydatku inwestycyjnego OSP Stare Załubice, i z drugiej strony zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 500 tysięcy złotych, przetargi na pozostałe nieruchomości, które pierwotnie planowaliśmy zbyć w roku bieżącym, ustawione są dopiero w pierwszych dniach stycznia. Jak dobrze kojarzą, w pierwszych dniach stycznia roku kolejnego, to też w tym roku te dochody nie zostaną zrealizowane w całości. Dochody majątkowe spadają o 650 tysięcy, a podsumowując, zmianę po stronie dochodowej, pomniejszenie tych dochodów o 1 798 789,74 zł. Po stronie wydatkowej, w zakresie wydatków bieżących w pierwszej kolejności, zwiększenie nakładów działu 750, czyli administracja publiczna, o kwotę 53 200, dwie dominujące przesłanki, czyli z jednej strony zwiększenie nakładów na zakup energii i na usługi pozostałe. W dziale 754, tutaj również zmiana względem tych materiałów, które państwo otrzymaliście wcześniej, zwiększenie planu wydatków o 159 193,20 zł i w całości są to środki przeznaczone i pochodzące z funduszu wsparcia obywateli Ukrainy, a przeznaczone na wsparcie tychże obywateli. W zakresie działu 757, czyli obsługa długu publicznego, zwiększenie środków o 6,5 tysiąca złotych. Jest to związane z fakturą, którą otrzymaliśmy z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za rejestrację obligacji wyemitowanych w roku bieżącym, tych ostatnich obligacji, które emitowaliśmy w roku bieżącym. W zakresie działu 801 liczne zmiany, natomiast w sumie sumują się one do symbolicznego zwiększenia planu wydatków o 1304,92 zł. Takie zmiany o charakterze dostosowawczym, głównie dotyczące dotacji wypłacanych dla przedszkoli publicznych, niepublicznych.
W dziale 851, czyli ochrona zdrowia, mamy tam neutralne wynikowo przesunięcie kwoty 4750 zł w ramach rozdziału 851-54. To jest jeden z tych rozdziałów, w których obrazujemy wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Właściwie 851-54 to jest przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dział 852, tutaj proponuje się Państwu zwiększenie o kwotę 21 398,50 zł. Należy rozpatrywać w moim odczuciu w kontekście działu 855, czyli rodzina, zwiększenie o 42 109 zł. W całości są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne i na zadania zlecone po stronie dochodowej, po stronie wydatkowej. Te zmiany są tożsame z uwzględnieniem jeszcze takiej oszczędności niewielkiej w dziale, w rozdziale 854.15. Tym rozdziałem również dysponuje ośrodek pomocy społecznej. Jak weźmiemy pod uwagę przesunięcia po stronie wydatkowej w dziale 852, 855 i w rozdziale 854.15, no literalnie sumują się do kwoty zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone, właściwie środków przeznaczonych na zadania zlecone, bo to nie dotacja, i dotacji na zadania własne. W zakresie działu 853 tu też zmiana wynikająca z autopoprawki, czyli zwiększenie planu wydatków o 57 014 zł 64 grosze. 25 tysięcy pierwotnie mieliście Państwo w materiałach, to są środki przeznaczone na zakup usług pozostałych, a ta zmieniona kwota to jest 32 014 zł 64 grosze, właśnie pochodząca z Funduszu Pracy i zobrazowana po stronie wydatkowej w rozdziale 853.22. Dział 854, czyli edukacyjna opieka wychowawcza, niewielkie oszczędności sumujące się do kwoty 10 810 zł w dwóch obszarach w sumie, czyli dotacje wypłacane dla przedszkoli niepublicznych i stypendia socjalne dla uczniów. W dziale 900 proponuje się zabezpieczyć dodatkowe środki w wysokości 110 900 zł. Dominujący wpływ to są koszty zakupu energii, tutaj zwiększenie o 30 000 900 zł, symboliczna zmiana w paragrafie 4270, czyli w paragrafie, w którym obrazujemy wydatki związane z modernizacją, z remontami właściwie infrastruktury oświetleniowej, a cała reszta to już jest paragraf 4300, czyli zakup usług pozostałych. Podsumowując, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 440 810 zł i 26 groszy. W zakresie wydatków majątkowych proponuje się zwiększyć nakłady na modernizację ulicy Bratniej w roku bieżącym o 330 tysięcy. W całości, jak popatrzycie Państwo na WPF na lata 23-24 i również na autopoprawkę do budżetu roku 2024, są to środki, to jest przyspieszenie płatności, którą pierwotnie planowaliśmy pokryć w styczniu roku kolejnego, a wynika z faktu otrzymanego dofinansowania. To dofinansowanie jest tak kostropato skonstruowane. W roku bieżącym częściowo przypada na rok bieżący i by je rozliczyć, musimy te środki wydatkować. Jeżeli wydatkowalibyśmy, jeżeli zapłacilibyśmy fakturę w terminie płatności tak naprawdę, czyli w styczniu, nie moglibyśmy rozliczyć dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, które przypada na rok bieżący w wysokości, jak dobrze pamiętam, 320 tysięcy złotych. Drugi wydatek, czyli zmiana nakładów na drugi etap Alei Lecha Kaczyńskiego, zmniejszenie tych nakładów w roku bieżącym o 1 000 000 zł, to jest przesunięcie nakładów na rok, na rok kolejny, czyli na rok 2024, również jedna z przesłanek autopoprawki do budżetu, a wynika z faktu, iż w roku bieżącym planujemy tak naprawdę pokryć jedynie nakłady wynikające z faktury, którą otrzymamy, prawdopodobnie otrzymamy, bo nie mamy pewności, czy tą fakturę otrzymamy jeszcze w roku bieżącym. Natomiast właściwie zobowiązani jesteśmy z tej faktury pokryć jedynie wydatki związane z budową ścieżki rowerowej w ciągu tej ulicy. Natomiast całą resztę możemy finansować w roku kolejnym i taki zabieg się Państwu proponuje. W przypadku kolejnego zadania, czyli budowa dwóch budynków komunalnych, zmniejszenie nakładów roku bieżącego również kompensowane jest w autopoprawce do budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej jeszcze obowiązującej przez te dwa tygodnie, a wynika z faktu, iż tutaj nie mamy pewności, czy otrzymamy fakturę w roku bieżącym. Na chwilę obecną czekamy na dokumentację powykonawczą. Nie została dostarczona, tym samym nie ma przesłanek ku temu, by tą fakturę wystawić, a nie jestem przekonany, czy ta dokumentacja zostanie uzupełniona w terminie, który umożliwiłby nam uregulowanie płatności jeszcze w roku bieżącym. Zmniejszenie nakładów na dotację celową dla OSP Stare Załubice właściwie było tłumaczone na etapie analizy dochodów. Te środki zostały przesunięte w budżecie województwa mazowieckiego jako wydatki niewygasające, otrzymane zostaną w pierwszych dniach stycznia i w pierwszych dniach stycznia wypłacimy również dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Załubicach w wysokości 550 tysięcy. To jest również jedna z przesłanek autopoprawki do budżetu roku kolejnego. Związane jest to z faktem, iż samochód nie został po prostu fizycznie odebrany, on nie stoi jeszcze na placu, to też i w praktyce nie moglibyśmy tych środków wydatkować na ten cel w roku bieżącym.
Kolejne zadanie, czyli eliminacja tak naprawdę z budżetu inwestycji odwodnieniowych wynikających z Funduszu Wsparcia Sołectwa Ciemne, wynika z faktu, iż ten wydatek nie został zaangażowany w tej pozycji. On został praktycznie zrealizowany w innej pozycji, czyli w ramach rowów infiltracyjnych. To jest takie przedsięwzięcie, które pojawiło się w ciągu roku i finansowane było w znacznej mierze dotacją z Urzędu Marszałkowskiego właśnie. Właściwie bez żadnej szkody, bo wydatek w tym pierwotnym założeniu został zrealizowany, natomiast realizowany był w ramach innego przedsięwzięcia po prostu. Pozostałe dwie zmiany, czyli uszczuplenie nakładów na Radzymiński Rynek, miejsce spotkań z kulturą, to jest ostateczne rozliczenie tej inwestycji i oszczędności odnotowane na tej inwestycji tak naprawdę, które sumują się do kwoty 52 czy 54 tysiące złotych. Całość zmian w zakresie wydatków majątkowych to jest ich zmniejszenie w roku bieżącym o kwotę 2 239 600 zł. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Arturze. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. A, zobaczyłam. Pani Ewa Wnuk. Ja nie chcę zadawać pytania, tylko wyrażam swoją dezaprobatę. Pan przysyła w ostatniej chwili tyle zmian. Ja na przykład nie jestem w stanie, bo moja praca nie pozwala, żeby w czasie pracy korzystać, odczytywać maile. Więc ja naprawdę nie wiem, za czym mam głosować, bo pan przedstawił tak materiał obszerny, że to tak naprawdę to wymagałoby zastanowienia, a nie podejmowania ad hoc decyzji. Dziękuję. Dziękuję, pani Ewo. Proszę bardzo, ad vocem pan skarbnik. Nawet nie tyle ad vocem, to bardziej kwestia wytłumaczenia się. Ja bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację. Ona staje się ostatnio standardem, mam wrażenie, i myślę, że nie jest to sytuacja jakaś taka do zaakceptowania na dłuższą metę i przyjemna dla obu stron. Natomiast w przypadku autopoprawki do tegorocznego budżetu ja te przesłanki państwu wyjaśniłem. Środki z Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy wpływają do nas i właściwie na podstawie wpływów jesteśmy w stanie zmieniać budżet. Tak jak wspomniałem państwu, termin wydatkowania tych środków to jest 22 grudzień. Albo zaimplementujemy je do budżetu tą uchwałą, albo będę zmuszony, czy pan burmistrz będzie zmuszony podejmować kolejny dokument planistyczny i to w tym terminie do 22 grudnia. Nie jestem w stanie po prostu, nie jestem przekonany, czy będę w stanie wygospodarować czas na to, żeby ten dokument planistyczny w tym czasie przygotować. To jest jedna z przesłanek autopoprawki. Druga przesłanka to jest umowa, którą podpisaliśmy w czwartek albo w piątek właśnie na fundusz, z Funduszu Pracy. To jest taki nietypowy paragraf 2690, który nie stanowi dotacji. Jedyny dokument planistyczny, który pozwala zaimplementować tego rodzaju dochody do budżetu, to jest uchwała. Zarządzeniem w tym roku już byśmy tego zrobić nie mogli. W przypadku tej uchwały to są przesłanki autopoprawki. Przepraszam, że została przesłana późno, ale na etapie tworzenia dokumentów rzeczywiście nie mieliśmy tej wiedzy, że taka potrzeba po prostu będzie. Dziękuję panu skarbnikowi. Głos przekazuję pani radnej Agnieszce Krawuckiej. Dziękuję. Ja bym chciała też zapytać o z kolei inną autopoprawkę do projektu budżetu na 2024. W uzasadnieniu otrzymaliśmy informację, że wynika z zabezpieczenia większej kwoty w roku kolejnym na zapłatę ostatecznej faktury związanej z drugim etapem Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza zmiana projektu to była tam na kwotę 1 000 000 zł, właśnie dotycząca zdjęcia było 1 000 000 zł i to było prezentowane na komisji, było omawiane. Natomiast po tej zmianie otrzymaliśmy jeszcze jedną informację, że zwiększymy dochody w 2024, co jest konsekwencją jak gdyby przesunięcia zapłaty za ten drugi etap Lei Lecha Kaczyńskiego. Chciałabym zapytać, bo tam zwiększyliśmy 68 000 bodajże, z czego to wynika, bo teraz nie mamy tutaj informacji z kolei w tej autopoprawce, którą omawiamy w tej chwili, tam jest 1 000 000 zł i ta kwota się nie zmieniła. To z czego wynika, jak gdyby z czego to zdejmujemy, czy przesuwamy? My nawet nie musimy sięgać do budżetu, do projektu budżetu roku 2024, dlatego że te zmiany zobrazowane są już w wieloletniej prognozie finansowej jeszcze obowiązującej, czyli tej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035. I rzeczywiście w roku bieżącym mamy zdjęcie 1 000 000, w roku kolejnym mamy zwiększenie o nie 1 060 000, o 1 600 000.
to jest 600 tysięcy różnicy. To jest dubel, proszę Państwa, nie wydatkujemy takiej kwoty, to znaczy my nie potrzebujemy miliona, my mamy do zapłaty 1 560 000 albo 1 580 000. Tyle pozostało z umowy do uregulowania. Plan roku bieżącego po zdjęciu 1 000 000 złotych pozostaje jeszcze 600 tysięcy złotych. Albo wydatkujemy te 600 tysięcy w roku bieżącym, albo wydatkujemy te 600 tysięcy w roku 2024. Dlaczego albo? Dlatego, że nie wiem na chwilę obecną, jaka w tej fakturze będzie wartość prac związanych ze ścieżkami. Ten protokół jest w tej chwili analizowany przez referat merytoryczny. Ścieżki muszę zapłacić w roku bieżącym, by otrzymać dofinansowanie w roku kolejnym. Jestem przygotowany na ewentualność, zapłaty do 600 tysięcy w roku bieżącym, jeżeli okaże się, że taka część faktury na 1 580 000 będzie przypadała na ścieżki. Jeżeli będzie przypadała mniejsza, jesteśmy przygotowani na to, żeby fakturę niemalże w całej wielkości zapłacić w roku 2024. Mimo że i nie ma tam zwiększenia wartości umowy, albo zapłacimy to w roku bieżącym, albo w roku kolejnym, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Faktycznie wygląda to jak zwiększenie, natomiast nie wiem, ale chyba musicie mi Państwo zaufać, że mamy do zapłaty 1 580 000, a to pozostawia nam po prostu możliwość uregulowania tej płatności. Nie chciałbym tracić dofinansowania tylko dlatego, że plan roku bieżącego nie będzie mi pozwalał na uregulowanie części faktury związanej ze ścieżkami rowerowymi. Dziękuję Panie Arturze. Mogę kontynuować? Bardzo proszę Pani Agnieszko. Dziękuję. Znaczy wzrastają dochody budżetu w wysokości o 680 tysięcy i w poprzednim projekcie mieliśmy mniej o 680, więc rozumiem, że z czegoś powinniśmy zdjąć, tak? Bo jeżeli milion się nie... Bo z tego co zrozumiałam, 1 000 000 złotych, Pan powiedział, że z tego 1 000 000 złotych musimy zapłacić na Aleję Kaczyńskiego. Dobra, jeszcze raz, proszę mi to powtórzyć, bo ja tego nie rozumiem, bo w mojej ocenie powinna być gdzieś zmniejszenie w dalszym ciągu w 2023 roku. Ja jego nie widzę. Ja widzę te 1 000 000 złotych, które wcześniej opiniowaliśmy. Natomiast teraz znowu 2024 projekt dochód wzrasta w budżecie. I ja nie widzę jak gdyby tego zdjęcia z tamtego roku 2023. Proszę Panie Arturze. Panie Agnieszko, może problemem jest to, że pracujemy, w tej chwili dyskutujemy o dwóch budżetach. Tak, ja i o tym, że ciągle są te autopoprawki, więc nie zdążyliśmy tego omówić. Analizowałem z Państwem poprawkę, autopoprawkę i projekt budżetu, czy zmianę uchwały budżetowej roku bieżącego. Proszę Państwa, albo w roku bieżącym mamy 600 tysięcy za dużo na względem wydatków na Aleję Lecha Kaczyńskiego drugi etap, albo w roku 2024. Tak jak Państwu wspomniałem, w tej chwili po zdjęciu w roku bieżącym 1 000 000 złotych, tak, z tego przedsięwzięcia w dalszym ciągu pozostaje mi blisko 600 tysięcy wolnych środków. Tak. Jeżeli okaże się, że faktura... Z faktury wynikała będzie płatność, czy też wydatki związane ze ścieżkami rowerowymi w wysokości do 600 tysięcy złotych, jestem w stanie i jestem zobowiązany uregulować je w roku bieżącym. To jest warunek rozliczenia tego projektu. Do 31 grudnia musimy mieć pokryte wszystkie wydatki związane ze ścieżkami. Dobra. W pozostałym zakresie możemy sobie pozwolić na to, żeby uregulować fakturę w styczniu roku kolejnego. Dobra, ja rozumiem, ja już pewnie informacji zabrakło mi, że tą fakturę dostał Pan, rozumiem, teraz, tak? I dlatego teraz dostał. Pan jest w stanie oszacować, że zostaje Panu wolnych tych środków 680. Ja wiem, jaka jest kwota faktury. Niestety nie wiem, ile z tej faktury związane jest jeszcze ze ścieżkami. W tej chwili trwają prace po prostu nad protokołem, który tej faktury jest. Bo tej dołączony. Wiedzy Pan nie miał wtedy, tak, jak żeśmy, zdawali, żeśmy zmniejszali ten 1 000 000 złotych. O, i tej informacji mi zabrakło. Dobra, dziękuję. I jeszcze w ramach jak gdyby omawiania tego budżetu 2023 chciałabym zapytać o realizację funduszu wsparcia dla cegielni i słupna z 2023. Czy środki zostały zaangażowane z tego budżetu 2023 na to zadanie, Panie Burmistrzu? Bo miałam otrzymać od Pana maila i nie wiem. Środki nie zostały zaangażowane. Czekamy na przekazanie prawa do dysponowania nieruchomości na ścianki gabionowe, natomiast spółka, bo przez spółkę będziemy realizować to zadanie, posiada środki pozwalające na ich zaangażowanie. Ale w roku 2024 rozumiem? Znaczy zlecenie jeszcze w 2023. A, zlecenie 2023, dziękuję. Dziękuję Pani Agnieszko. Głos przekazuję Pani Radnej Ewelinie Kostrzewie.
Dziękuję za głos. Ja również mam pytanie dotyczące funduszu wsparcia, mianowicie pytanie dotyczące nakładki asfaltowej w Łosiu, bo jeszcze przetarg nie jest ogłoszony. No i też pytanie o środki, tak? Czy to będzie realizowane w roku kolejnym, czy jeszcze w tym? Znaczy no, w tym układanie nakładki się nie odbędzie, natomiast zgodnie z odpowiedzią na wnioski, która została udzielona, przewidujemy, że do końca roku ogłosimy postępowanie przetargowe na nakładkę w Łosiu i w Rzyskach, bo to są te dwie nakładki, które nam zostały. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brodziak, proszę bardzo. Tak, ja dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałbym się zapytać Panie Arturze, te zmniejszenia dotyczące projektu Radzymiński Ryneczek, bodajże to się tak nazywa, zamknęło mi się. No tak, rynek. Z czego wynikają i czy to jest już ku końcowi zmierza realizacja tej inwestycji? To jest właśnie kwestia ostatecznego rozliczenia. My tą inwestycję mamy przekazaną już na konto 011, czyli zamkniętą tak naprawdę. Na planie pozostało nam te 50 parę tysięcy i to są oszczędności na tym przedsięwzięciu. A z czego wynikają te oszczędności? Znaczy z przeszacowania planu najzwyczajniej w świecie, tak? Bo no, nie ma tam jakiejś kary, która pomniejszałaby wydatki, czy nie uszczupliliśmy przedsięwzięcia w jakimś tam zakresie, nie zmniejszaliśmy wynagrodzenia wykonawcy. Po prostu ten plan mieliśmy zaokrąglony gdzieś tam do jakichś pełnych wartości. Natomiast rzeczywiste wydatki są trochę niższe niż planowaliśmy. Czyli plan jakby nie pokrywał się z tymi dokumentami formalnymi, jakie wynikały chociażby z zawartych umów z wykonawcą. I tak i nie. Pamiętajcie Państwo o tym, że my na wydatkach inwestycyjnych w roku bieżącym powinniśmy mieć pewien niewielki zakład związany z faktem, czy też ze sposobem rozliczania kosztów nadzorów inwestycji. Koszty nadzorów inwestycji mamy mniej więcej zafiksowane na pewnym stałym poziomie, tak? Czyli jeżeli chodzi o inwestycje, nadzory nad inwestycjami, nowymi inwestycjami gminnymi wykonywane są przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Teraz spółki, wcześniej jeszcze Zakładu Budżetowego. Wiedzieliśmy, ile na nie wydamy, natomiast niekoniecznie wiedzieliśmy, ile w każdym miesiącu przypadnie na poszczególne inwestycje. Związane jest to z faktem po prostu timesheetów jako takich, tak? Czyli stałe wydatki miesięczne przydzielane były do inwestycji na podstawie zaangażowania wykazywanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej, które wynikało po prostu z kart pracy inspektorów nadzoru. Taki mechanizm sprawia, że powinniśmy na wydatkach majątkowych mieć pewien zakład niewielki, bo może się okazać, że no, obrazowo, jeżeli pozostałe inwestycje by stały, to znaczy, że 40 parę tysięcy w danym miesiącu kosztów nadzoru przypadłoby na jedną, nawet i powiedzmy niedużą inwestycję. Tak? Taka sytuacja czysto hipotetycznie mogłaby mieć miejsce. Jeżeli okazałoby się, że załącznik do noty obciążeniowej wystawiany przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykazywał, że z 44 mniej więcej tysięcy stałych kosztów nadzoru miesięcznych 80 czy 90% przypadło na jedną inwestycję. No, ten mechanizm sprawiał pewne trudności, tak? Ale rzeczywiście implikacje były takie, że na każdej inwestycji powinniśmy mieć pewien zakład, chociażby po to, by móc uregulować tego rodzaju płatności wynikające z nadzorów inwestorskich. Te koszty to są rzeczywiście na poziomie 40-50 tysięcy, bo tutaj jest 440, jak dobrze kojarzą, tysięcy w skali roku. Takie mieliśmy chyba, na taką kwotę mieliśmy podpisane porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej. I w pełni je wykorzystujemy? Czyli skapitalizują się, tak? Powiedzmy ci pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Proszę Państwa, w 100%. To nawet było badane przez jedną z kontroli. Teraz, żebym sobie, kontrola związana chyba z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Koszty nadzoru w stosunku, liczone jako spodziewane koszty nadzoru, tak? Liczone jako procent wartości inwestycji, bo generalnie przy szacunkach przyjmujemy jakieś tam wartości, różne one są, tak? Ja spotykałem się jeszcze 2-3 lata temu z wartością kosztu nadzoru szacowaną na poziomie 2% wartości inwestycji. No my się nie zbliżaliśmy raczej do tych wartości. My się do tych wartości nie zbliżaliśmy, raczej te nadzory nawet przez firmy zewnętrzne świadczone były jednak niższymi kosztami, czyli ten wskaźnik kosztu nadzoru do wartości inwestycji był niższy. Ale jeżeli weźmiemy nawet pod uwagę taki optymistyczny wskaźnik na poziomie 0,8%, no to w tym roku powinniśmy mieć około 600 czy 800 tysięcy kosztów nadzoru świadczonych przez firmy zewnętrzne. Wydaje się, że to rozwiązanie, które przyjęliśmy, jest po prostu
kosztowo-efektywnym, tak, że te nadzory kosztują nas stosunkowo niedużo względem skali inwestycji, tak, gdybyśmy zatrudniali firmy zewnętrzne i gdyby każda z nich ofertowała procent wartości inwestycji, to mielibyśmy w tym roku 800 tysięcy przeznaczone na inwestycje, tak. Ten mechanizm, czy też ten moduł, czy ten model finansowania kosztów nadzoru funkcjonuje od 2 lat, jak weźmiemy pod uwagę jeszcze rok poprzedni z tymi nakładami majątkowymi, które mieliśmy w roku 2022 w budżecie, no to z grubsza wychodzi mi około 800 tysięcy oszczędności w skali 2 lat, tak? Ale tak jak powiedziałem, no założenie jest takie, że otrzymujemy oferty na poziomie 0,8-1% wartości inwestycji w przypadku zlecenia tych usług na zewnątrz. Okej, to jeszcze jedno pytanie, też zmniejszenie 160 tysięcy inwestycje odwodnieniowe. Co się stało, że nie wykonaliśmy tej inwestycji? My ją wykonaliśmy w ramach innego zadania inwestycyjnego. W ciągu roku pojawiło się w budżecie takie zadanie jak budowa czy modernizacja rowów infiltracyjnych. To jest zadanie częściowo z budżetem 290 tysięcy, częściowo finansowane, w znacznej mierze finansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego. Mhm. To odwodnienie tak naprawdę zrealizowane zostało w ramach tamtego przedsięwzięcia. Mieliśmy dubel w budżecie, tak? Czyli wyszło... jak długo ten dubel jest? Taka poduszeczka, tak? Myślę, że gdzieś koło września był wprowadzony ten wydatek. No dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Krawucka. Panie Arturze, ja jeszcze zapytam to zadanie, które zaplanowaliśmy, czyli zakup wiatr przystankowych plus ławki, kosze, ogrodzenia gabionowe. To jest wydatek majątkowy czy bieżący? Mam wrażenie, że do tej dyskusji wracamy. Tak, tak. Częściowo majątkowy, częściowo bieżący. Majątkowe są tylko te komponenty, gdzie jednostkowy koszt przekracza 10 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku tych komponentów, gdzie jednostkowy koszt zakupu nie przekracza 10 tysięcy złotych, nawet jeżeli byśmy tych składowych kupowali kilka, tak, czyli kilka ławek po 5 ławek po 8 tysięcy, dające 40 tysięcy wydatku, mamy prawo potraktować, a może nawet powinniśmy potraktować jako wydatek bieżący. Natomiast kupno jednej ławki za 10 100 złotych implikuje wydatek majątkowy, tak? Tak. I teraz kolejne pytanie. Ponieważ w budżecie na rok 2023 to zadanie było ujęte w bieżących wydatkach. Teraz otrzymałam informację, że zostanie zlecone zadanie do ZGK-u. Czy ja mam rozumieć, że my nie mamy już wolnych środków, żeby zaangażować na to zadanie? Bo pan burmistrz powiedział, że wolne środki są w ZGK-u i pójdzie zlecenie na rok 2023. Mogę prosić o doprecyzowanie, z jakiego powodu, bo to było w wydatkach bieżących w budżecie na 2023. Czy to oznacza, że nie ma tych środków już w budżecie 2023 i dlatego nie zostało zrealizowane to zadanie? Jak mam to, panie burmistrzu, rozumieć, bo jest koniec roku i jak gdyby sytuacja się powtórzyła z roku ubiegłego, gdzie w poprzednim roku mieliśmy realizację budowy boiska, również nie zostały podjęte działania. Na koniec roku zwróciłam się z taką prośbą, żeby to zadanie zostało zrealizowane. W tym roku mamy podobną sytuację. Zadanie na 2023 miało być zrealizowane z wydatków bieżących gminy, a teraz otrzymuję informację, że zostanie to zlecone do ZGK-u, bo tam są wolne środki. Proszę o odpowiedź, dziękuję. Panie Proszę bardzo, sytuacja panie nie jest analogiczna. W ubiegłym roku mieszkańcy Cegielni zabezpieczyli zbyt małą kwotę na budowę boiska. Ona była niewystarczająca, o czym też informowałem. Gmina w ostatnich miesiącach roku dołożyła środki, co pozwoliło na rozstrzygnięcie umowy zrealizowania zadania. To była sytuacja zeszłoroczna. Sytuacja tegoroczna jest taka, i o czym też już panią informowałem i ja, i pracownik, że do dnia dzisiejszego ja nie otrzymałem od pani prawa do rozpanowania nieruchomością na budowę ścianek gabionowych. Pani o tym wie, więc nie rozumiem tej szopki. Panie burmistrzu, szopka niedługo pewnie powstanie przy kościele, a ja pytam pana konkretnie o
realizację zadania. Pan mówi o ściance gabionowej, która o wartości 10 tysięcy, gdzie pan potrzebuje zezwolenie od właściciela nieruchomości. Natomiast ja mówię o zadaniu, które jest w wysokości 160 tysięcy, o dwóch zadaniach. Cegielnia 160 tysięcy i Słupno 160 tysięcy. A pan, czyli jak mam to rozumieć? Rozumiem, że całość wydatkowania blokowała ta jedna pozycja, to zezwolenie, tak? Dotyczące tej jednej ścianki na 10 tysięcy. Tak, z mojego punktu widzenia tak. Zadanie z punktu widzenia sołtysa nie zostało właściwie przygotowane. Oczywiście jak tylko pani dostarczy nam to informację, zostanie zlecone, tak jak powiedziałem. Bo o tym, że pan oczekuje na to pozwolenie, to ja dzisiaj po raz pierwszy słyszę. Nie dostałam żadnej informacji z żadnego referatu. Osobiście podczas spotkania. Mogę w kalendarzu nawet ustalić datę i było to dobrych kilka miesięcy temu. Mija się pan z prawdą. No, to rozumiem, że to jest słowo przeciwko słowu. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania autopoprawki złożonej przez pana burmistrza. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 16 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Autopoprawka została przyjęta. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki i oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 15 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały, do kolejnego projektu uchwały. To jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 23-35, tak? Panie Arturze, proszę też o wprowadzenie nas w ten projekt uchwały. Ta uchwała również podlega autopoprawce. Ona jest konsekwencją autopoprawki do uchwały budżetowej. Ta autopoprawka dotyczy zwiększenia dochodów o środki pozyskane, tak jak wspomniałem, z Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy, wartość mniej więcej 157 tysięcy i Fundusz Pracy, czyli wartość nieznacznie przekraczająca 32 tysiące złotych w zakresie dochodów i wydatków roku bieżącego. Chciałbym zwrócić państwa uwagę na błąd, który wkradł mi się do uzasadnienia do uchwały. W tych materiałach, które mieliście państwo wysłane w zakresie tych przedsięwzięć w załączniku numer 2, które podlegały modyfikacji, a właściwie dostosowania do nakładów budżetu roku bieżącego, użyto sformułowania bieżących remontów dróg gminnych. Bieżące remonty dróg gminnych, czyli rozdział 616, paragraf 4270, nie był modyfikowany zmianami do budżetu. Chodziło oczywiście o konserwację oświetlenia ulicznego. Wspomniałem państwu o to, że tam w uchwale na rok bieżący, czyli w modyfikacji budżetu roku bieżącego, macie państwo zwiększenie usług remontowych związanych z oświetleniem uliczym o 10 tysięcy złotych. I za ten błąd przepraszam. Jeżeli chodzi o załącznik numer 2, czyli ten, który obrazuje przedsięwzięcia określone co do swojej treści i nakładów na poszczególne lata. Mamy z jednej strony dostosowanie właśnie do środków przeznaczonych na ten cel w budżecie nakładów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego, stypendiów socjalnych dla uczniów, wspomniałem państwu niewielkie oszczędności w tym obszarze i nakładów na ulicę Bratnią, czyli na modernizację ulicy Bratniej. Tu mamy przesunięcie z roku 2024 na rok 2023 wydatków w wysokości 330 tysięcy złotych i wspomniałem, że jest to kwestia rozliczenia, to właściwie warunkuje rozliczenie otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego, przepraszam bardzo, dotacji w roku bieżącym. W zakresie pozostałych zmian, czyli przesunięcie na rok kolejny 150 tysięcy złotych na wsparcie OSP Stare Załubice celem umożliwienia zakupu czy sfinansowania części, ale znacznej części zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Tu jest to przesunięcie o 150 tysięcy złotych. Ono zwiększa ten program wsparcia wydatków inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych, bo tak nazywa się to przedsięwzięcie w roku 2024. Poza tym
przesunięcie nakładów związanych z aleją Lecha Kaczyńskiego i tak jak pani radna Krawucka wspomniała, zwiększenie tych nakładów w roku kolejnym o 1 600 000 przy uszczupleniu w roku bieżącym o 1 000 000. Ten mechanizm wyjaśniałem. Tam jest 600 tysięcy za dużo, albo w jednym, albo w drugim roku. Kwestia tego, ile w fakturze, w tej fakturze czy w protokole, który otrzymamy, będziemy mieli nakładów związanych ze ścieżkami, bo te powinniśmy pokryć do końca grudnia. I wreszcie budowa dwóch budynków komunalnych, przesunięcie nakładów na rok kolejny w wysokości 1 215 000. Tu już prawie jeden do jednego tak naprawdę względem uszczuplenia nakładów roku bieżącego. Natomiast związane jest to z faktem, iż tu mamy po prostu wątpliwość, czy faktura w roku bieżącym zostanie wystawiona. Na chwilę obecną dokumentacja, nie otrzymaliśmy dokumentacji powykonawczej, także naszym zdaniem przesłanki do tego, by wystawić fakturę, nie zostały wypełnione. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Kto z państwa radnych chciałby zadać jakieś pytanie? Bardzo proszę, panie Marku. Coś tu mi kiepsko działa. Chodzi mi o te budynki, no bo to już wcześniej o nich rozmawialiśmy i była mowa, że rzeczywiście zostaną chyba zakończone do końca tego roku. Ale ja rozumiem, że nie było protokołu odbioru, bo to jest podstawa do wystawienia faktury. Czyli nie rozpoczęła się cała procedura odbiorowa, tak, związana z tym. Ona już się zakończyła. No dobrze, ale tak? Zakończyła się. Mieszkańcy się już wprowadzają do tych budynków. No ale nie mówi pan Artur, że dokumentacja nie ma powykonawcza. Protokół mamy, protokół odbioru robót mamy, bo on jest warunkiem wystawienia faktury. Natomiast pamiętajcie państwo o charakter tej inwestycji. To jest, są budynki z instrukcjami obsługi. Dosyć specyficzna, wymagana dokumentacja techniczna, taka dokumentacja powykonawcza, której na chwilę obecną nie otrzymaliśmy po prostu, tak? Czyli książki budynku nie ma, tak? Tylko tego nie ma, tak? Nie ma, reszta jest wszystko. Wykonawca nie wykonał jeszcze wszystkich swoich obowiązków, które wynikają z umowy. No dobra, okej, bo już się bałem, że nie ma w ogóle dokumentacji powykonawczej i to słyszałem, że budynki są zamieszkałe albo po części zasiedlane są w tej chwili, dlatego wzbudziło mój niepokój to, co powiedział Artur, pan Artur. No okej, dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. To przechodzimy do przegłosowania wniesionej autopoprawki przez pana burmistrza. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 18 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Autopoprawka została przyjęta. I teraz głosujemy nad projektem uchwały wieloletniej prognozy z przyjętą autopoprawką. Proszę o podniesienie ręki, oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 18 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała została podjęta. Bardzo państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu 5 sesji. To jest przyjęcie budżetu gminy Radzymin na rok 2024. Proszę pana Artura o odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Uchwała budżetowa gminy Radzymin na rok 2024. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu w wysokości 250 962 000 zł zgodnie z planem dochodów określonych w tabeli numer 1. Ta uchwała również podlegała autopoprawce, tak naprawdę te materiały zostały państwu wysłane w dniu dzisiejszym. Sprowadzają się do przesunięcia dochodów, części dochodów tak naprawdę z tytułu kar umownych, tak jak wspomniałem państwu na etapie analizy budżetu roku bieżącego, do roku 2024 i dochodów majątkowych pochodzących z refundacji nakładów związanych ze ścieżkami rowerowymi. Tak jak wspomniałem, my ścieżki rowerowe musimy zapłacić w roku bieżącym, natomiast nie ma szans na to, żebyśmy otrzymali refundację z tego tytułu jeszcze w roku bieżącym. Ta refundacja, jak dobrze pójdzie, wpłynie
w pierwszych tygodniach roku 2024 i to są źródła zwiększenia dochodów względem wartości pierwotnie przedstawianych Państwu w materiałach. Ale czytał będę te wartości, które wynikają z autopoprawki. Czyli paragraf pierwszy, ustala się dochody budżetu w wysokości 250 962 000 zł zgodnie z planem dochodów określonym w tabeli numer 1. Z tego dochody bieżące w wysokości 213 753 000 zł. Tu jest zwiększenie o 251 000 w całości pochodzące z kar umownych. W zakresie dochodów majątkowych w wysokości 37 209 000 zł, zwiększenie o 1 864 000 zł w całości, rozdział 616, paragraf 6258, czyli tak naprawdę refundacja nakładów związanych ze ścieżkami rowerowymi. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 250 812 000 zł zgodnie z planem wydatków określonych w tabeli numer 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 186 824 420 zł, te bez zmian, i wydatki majątkowe w wysokości 63 987 580 zł, tu zwiększenie o 2 715 000 zł wydatków przeniesionych tak naprawdę z roku 2023. Paragraf trzeci. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 150 000 zł, która zostanie w całości przeznaczona na wykup dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Nazymin. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 800 000 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zgodnie z tabelą nr 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 12 950 000 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, obligacji zgodnie z tabelą nr 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, obligacji na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 12 800 000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 milionów zł. Paragraf czwarty. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 270 000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 580 000. Paragraf 5. Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z tabelą nr 4. Tu zwracam Państwa uwagę o zwiększenie o 150 000 dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie, czyli przesunięcie dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024. Paragraf 6. Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 63 987 580 zł zgodnie z tabelą nr 5. Paragraf 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 10. Tu zwracam Państwa uwagę na uwagę Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu. My w projekcie budżetu nie mieliśmy ujętego rozdziału 851-53. Wszystkie wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ujęte mieliśmy w paragrafie, w rozdziale 851-54. Zostało zwrócone nam uwagę tak naprawdę, że częściowo te wydatki powinniśmy wykazywać również w rozdziale 851-53. Tu macie Państwo zmianę, przesunięcie 6 tysięcy złotych do rozdziału 851-53 właśnie, który obrazuje nakłady na walkę z, czy też na przeciwdziałanie narkomanii tak naprawdę. Paragraf 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z tabelą nr 7. Paragraf 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w artykule 400 ustęp 1 punkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 do 25, 29, 31, 32 i 38 do 42. To są te zadania, które w ustawie Prawo ochrony środowiska są przewidziane do finansowania przez jednostki, przez gminy. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 2556 ze zmianami, zgodnie z tabelą nr 9. Paragraf 10. Ustala się plan kwot dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określony tabelą nr 6. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w artykule 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 8. Paragraf 12. Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, emitowania papierów wartościowych, obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 12 800 000 zł,
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 milionów złotych, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, których celem jest realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepraszam. Dokonywania przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rady Gminy i paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Nad projektem budżetu komisje dyskutowały, stałe komisji rady. Były też na komisjach, było głosowanie nad tym projektem. Czy ktoś z państwa przewodniczących komisji chciałby zabrać głos? Pani Agnieszka Krawucka. Ja bym chciała złożyć wniosek formalny w wyniku rozmowy na komisjach, na łączonych komisjach. Ustaliliśmy, że zadanie z roku 2024 wynikające z funduszu wsparcia dla cegielni zostało ujęte nieprawidłowo, jak gdyby wpisane do budżetu, bo jest tylko, dotyczy ulicy Polnej, natomiast tam jeszcze była ulica Sikorskiego i tutaj pan burmistrz wskazał, że powinnam złożyć wniosek formalny. Dobrze, czyli może nam pani teraz ten wniosek odczytać w pełni? Bardzo proszę. Zatem składam wniosek formalny. Proszę o zdjęcie kwoty w wysokości 112, proszę o zdjęcie kwoty w wysokości 57 951 złotych z paragrafu 600, liczba porządkowa 7, dział 600, rozdział 614, paragraf 6300. Jest to zadanie pod nazwą Pomoc finansowa dla powiatu wołomińskiego. Program wsparcia inwestycji drogowych powiatu wołomińskiego w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych. W projekcie znajduje się kwota 170 tysięcy. Powinna być 112 049 i dołożenie nowego zadania w transport i łączność, liczba porządkowa 34, dział 600, rozdział 616, paragraf 6050, plan 57 951 złotych pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Sikorskiego w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Cegielnia. Czy powtórzyć? Czy pani Izo, udało się pani wszystko zapisać? To ja dam komputer, to... Dobrze, to proszę. Dziękuję pani Agnieszko. Pan Krzysztof Chaciński. Czy to jest wniosek komisji? To jest moje pytanie pierwsze.
Tak, wniosek komisji. Tak? To było, znaczy... Nie pamiętam rozmowy, tylko teraz jest etap wniosków komisji, stąd pytanie, czy to był wniosek komisji. Nie, to nie był wniosek komisji, to było omawianie podczas łączonych komisji. Zadałam takie pytanie, taką dostałam odpowiedź. Tutaj poprosiłam również panią Izabelę Roguską, panią z Biura Rady o sprawdzenie. Potwierdziła, jak gdyby, że rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce, żeby przypomnieć. Ja pamiętam rozmowę. Pytam tylko, czy to jest wniosek komisji, bo to jest ten moment, w którym wnioski, komisje formują wnioski, stąd to jest moje pytanie. I na początku, jak zabierała pani głos, powiedziała pani, że jest to wniosek komisji. Pani nie, właśnie powiedziałam, że jest to mój wniosek, jak gdyby nie komisji, bo ja jestem przewodniczącą komisji, to żeśmy się nie zrozumiały. Okej, dobrze. No to tak, czy pani to nie w tym, bo nie może w tym zanotować, miejscu, bo on pewnie gdy, padnie za chwilę, prawda? Natomiast nie, to nie pewnie w tym, tak, nie w tym miejscu. No dobrze, ale wniosek możemy uznać za złożony i przypomni pani jeszcze w następnym miejscu po prostu ten wniosek. Natomiast w tej chwili jesteśmy w punkcie wnioski stałych komisji. Odbyła się komisja wspólna wszystkich, znaczy wspólne posiedzenie wszystkich komisji. I no, była dyskusja, czy ktoś z państwa przewodniczących komisji ma wnioski z komisji, które zostały złożone na tych komisjach? Znaczy na tej wspólnym posiedzeniu? Nie, nie było komisji. Czy ktoś, czy nie było wniosków? Nie było wniosków na komisjach, tak. Czy ktoś z państwa, znaczy możemy jeszcze tylko teraz odczytać informacje, jakie było głosowanie poszczególne komisje, jak głosowały. Czy państwo przewodniczący pamiętają? Panie przewodniczący, ja może chciałem zabrać głos. W sumie odnośnie tego wniosku koleżanki. Mogę? Kwestię wyjaśnienia? Czy nie? Ale on jeszcze nie padł. Ale jeszcze, bo ten wniosek... Ale to pomimo to, że nie padł, to tym bardziej jeszcze lepiej. No proszę bardzo, panie Zbyszku. Panie Agnieszko, nie wiem, czy ja dobrze panią zrozumiałem, czy nie, bo tak. Mamy tutaj na współpracę ze starostwem przeznaczone 170 tysięcy i to jest na raz, dwa, trzy, cztery chyba sołectwa, tak? Panie burmistrzu, dobrze, ja to no właśnie, rozumiem. Szanowni państwo, wchodzicie państwo w szczegóły. Nie, nie, i dobrze. I co dalej moje pytanie? Nie wiem, czy dobrze to sformułować ten wniosek. Mamy 170 i ja uważam, że jeszcze 170 jest za mało, bo to miało być o dołożenie, a nie zniesienie jeszcze zdjęcie. Bo jak my teraz zdejmiemy jeszcze z tego, no to ja się trochę obawiam, boję się, ponieważ my mamy dwa fundusze sołeckie przeznaczone na ten cel, czyli na, nie wiem jak to nazwać, modernizację chodnika, czy tam przełożenie chodnika, no to w tej chwili, jak jeszcze my obetniemy, to już w ogóle będzie katastrofa. Kwota jest wystarczająca, ja państwu to wyświetlę, bo mam wrażenie, że troszkę szybciej liczę i może niektóre rzeczy mam w głowie, ale... natomiast we właściwym momencie sesji. Tak, ale to za chwilę, dobrze? Wrócimy do tego wniosku pani Agnieszki, wrócimy i dam głos panu, panie radny. A pani Katarzyna Stokowska chce w sprawie jeszcze komisji, wspólnej komisji? Nie, ja odwrócę tutaj słów, które padły od pana burmistrza, więc poczekam na wyjaśnienie właśnie też o to samo mi chodzi. Nie, to jesteśmy w punkcie wnioski stałych komisji. Te wnioski na komisji nie zostały żadne zapisane. Komisje nie złożyły żadnych wniosków. Więc możemy, nie, w tej chwili przechodzimy do odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej, a dyskusja będzie później. Czyli panie Arturze, bardzo proszę pana o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała numer 3/41/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej gminy Radzymina na rok 2024. Podstawa prawna, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodnicząca Renata Sokolnicka, członkowie Artur Cybulski, Krzysztof Polens. Uchwala co następuje. Paragraf 1.
wydaje się pozytywną opinią z uwagą przedstawioną w uzasadnieniu o przedłożonym przez burmistrza miasta Radzymin projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Proszę Państwa, ja czytam tą opinię tak, jak ona brzmi. Nie będę korygował pewnych niedociągnięć nazewnictwa. Paragraf drugi, opinię, o której mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, stosownie do artykułu 238 ust. 3 cytowanej ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Paragraf 3. Uchwała została podjęta jednogłośnie, wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 4. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2023 roku zarządzeniem nr 50-135-2023 z dnia 13 listopada 2023 roku burmistrz Radzymina przedłożył projekt uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2024 wraz z uzasadnieniem. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przyjął następujące kryteria stanowiące podstawę wydania pozytywnej opinii. Kompletność przedłożonej dokumentacji oraz zachowanie formalno-prawnych wymogów dotyczących przedstawienia projektu uchwały budżetowej. Poprawność w zakresie planowania dochodów i wydatków z obowiązującym wyodrębnieniem i wyszczegółowieniem wskazanych w ustawie o finansach publicznych oraz uchwały organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Ujmowanie po stronie dochodów i wydatków obowiązkowych zadań własnych. Ujmowanie po stronie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Prawidłowość określenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Prawidłowość określenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zachowanie wymaganej prawem relacji w zakresie budżetu bieżącego lub prawidłowości sfinansowania ujemnego budżetu bieżącego. Prawidłowość wskazania przychodów i rozchodów równoważących wynik finansowy. Zachowanie ustawowych zasad w zakresie możliwości sfinansowania deficytu, prawidłowość przeznaczenia nadwyżki budżetu, zachowanie zgodności wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej z wartościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, prawidłowość ustalenia rezerw ogólnej i celowych, prawidłowość udzielania dotacji z budżetu, prawidłowość planów dochodów, rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zachowanie zupełności spójności budżetu, prawidłowość określenia limitów dla zachowania i zakresu upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zachowanie zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową, prawidłowość rachunkowa projektu uchwały budżetowej. Skład orzekający stwierdza, iż powyższe kryteria zostały zachowane. W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 248 247 tysięcy, z tego bieżące w kwocie 212 902 tysiące, majątkowe w kwocie 35 345 tysięcy oraz wydatki w wysokości 248 097 tysięcy, z tego bieżące w kwocie 186 824 420 zł, majątkowe w kwocie 61 272 580 zł. Zachowane zostały wymogi określone w artykule 242 cytowanej ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących. Nadwyżkę budżetu w wysokości 150 tysięcy zł przeznaczono na rozchody, to jest wykup dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Radzymin. Ponadto zaplanowano przychody budżetu w kwocie 12 800 tysięcy z tyłu sprzedaży papierów wartościowych obligacji, które przeznacza się na rozchody, to jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyłu emisji papierów wartościowych. Łącznie zaplanowane rozchody wynoszą 12 950 tysięcy zł. Skład orzekający zwraca uwagę na brak zaplanowania wydatków z tytułu realizacji zadań obligatoryjnych własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, to jest wydatków w rozdziale 851-53 zwalczanie narkomanii. Obowiązek realizacji wyżej wymienionych wydatków objętych gminnym programem przeciwdziałania narkomanii wynika z artykułu 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Tutaj taka uwaga luźna, tak jak Państwu wspomniałem, ten rozdział klasyfikacji budżetowej został wykazany poprzez pomniejszenie nakładów planowanych w rozdziale 851-54. Tam jest symboliczne przesunięcie kwoty 6 tysięcy złotych, ale jednak przesłanka formalna, czy też jakby ten warunek formalny został spełniony. Analizując przedłożony projekt uchwały budżetowej, skład orzekający stwierdził również, że w treści normatywnej projektu uchwały budżetowej w paragrafie 12-2 upoważniono burmistrza do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Skład orzekający wskazuje, że zawarcie takiego upoważnienia nie zwalnia Rady Miasta z podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji. Norma kompetencyjna zawarta w artykule 18 ust. 2 punkt 9 litera B i C ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wskazuje na wyłączną właściwość Rady Miasta w przedmiocie podejmowania uchwał w sprawach majątkowych,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza, zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w artykule 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tutaj zdanie wyjaśnienia. Mamy już z rok praktycznie mamy nową kolegiantkę i rzeczywiście na etapie, mniej więcej koło roku mamy nową kolegiantkę i faktycznie na etapie uchwalania już zeszłorocznego budżetu pojawiły się pytania, czy w gminie Radzymin podejmowane są oddzielne uchwały służące emisji obligacji komunalnych. Tak, oczywiście są i zawsze były, bo jesteśmy świadomi tego, że zapis czy upoważnienie dla burmistrza w uchwale budżetowej nie wystarcza do tego, żeby wyemitować obligacje. Tak? Uchwała dotycząca emisji obligacji zawiera dużo więcej zapisów niż kwotę. Tak naprawdę w uchwale budżetowej mamy tylko kwotę. Natomiast nie mamy warunków, nie mamy podstawy oprocentowania, nie mamy terminu spłaty, nie mamy terminu zaciągnięcia tego zobowiązania, nie mamy źródła obsługi tego zobowiązania, więc każdorazowo my taką uchwałę podejmujemy. Ja nawet musiałem udowadniać to, że koło jest okrągłe, wysyłając te uchwały, które podjęliśmy w latach wcześniejszych. Widzę, że ten zapis znajduje się zachowawczo, natomiast my każdorazowo tego rodzaju uchwałę podejmujemy, ale taki jest sens jakby tej adnotacji. Skład orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana artykułem 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok i projekcie WPF, w tym zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W tym stanie rzeczy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydaje opinię jak w sentencji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli przechodzimy teraz do kolejnego punktu, punktu D, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. I głos przekazuję panu burmistrzowi Chacińskiemu. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że padały pytania o środki wsparcia dla powiatu, ja pozwolę sobie Państwu wyświetlić Excela, bo to będzie bardziej obrazowe niż słowa. Szanowni Państwo, w pierwszej kolumnie, kolumnie F, macie Państwo cztery miejscowości, które zdecydowały się przeznaczyć Fundusz Wsparcia Jednostek Pomocniczych na wsparcie powiatu i kwoty zabezpieczone przez te sołectwa na wsparcie powiatu. Jeszcze raz? Jeszcze powiększyć, dobrze. I to jest kwota przeznaczona w 2024 roku. W przypadku dwóch sołectw, Zawady i Wolica, taka kwota pojawiała się również w roku 2023, z tym, że w Wolice od początku, w Zawadach była to zmiana dokonana pod koniec września na zebraniu sołeckim przeznaczająca kwotę na rok kolejny. Tak jak Państwo wiecie, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z zarządzenia, jeśli sołectwo przeznacza co najmniej 90% kwoty na jedno konkretne zadanie inwestycyjne, kwota ta jest powiększana dwukrotnie i tak też jest w przypadku cegielni, w przypadku rudy. W przypadku Wolicy ta kwota dodatkowa jest zwiększana jeszcze o 10% z uwagi na to, że są to dwa kolejne lata sołeckie. I tak to są kwoty 115 090, 148 i 152 tysiące złotych, które przypadają danemu sołectwu na realizację tego konkretnego zadania inwestycyjnego. Łączna suma dla tych czterech sołectw to jest 506 tysięcy złotych. I to jest wartość kwoty, którą gmina powinna w cudzysłowie przekazać powiatowi, licząc na zawarcie porozumienia, jeśli chodzi o wykonanie tego zadania. Formy są różne, to może być powierzenie, no nieważne w tej chwili, tak. W drugą stronę gmina realizowała w tym roku inwestycje przy drodze powiatowej, dawnej drodze wojewódzkiej 635 i w takich przypadkach, temat chyba wynika z uchwały, ale przyjmijmy zwyczajowo, jest finansowanie pół na pół. W naszym przypadku gmina Radzymin w całości finansuje tą kwotę w roku bieżącym.
I ta kwota 232 to jest wartość inwestycji, czyli 700 tysięcy złotych minus dofinansowanie podzielone przez pół. I te 230 tysięcy to z kolei powinna być wartość w drugą stronę, czyli powiat gminie. Kwota 273 tysiące to jest wynik odejmowania 506 tysięcy minus 232 tysiące. Czyli to jest wartość, którą powinniśmy zabezpieczyć w budżecie, oczekując realizacji wszystkich czterech zadań na poziomie wynikającym z tych kwot. Na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu mamy 170 tysięcy, w projekcie WPF-u 200 tysięcy, łącznie 370 versus 270, które jest niezbędne. Mamy o 100 tysięcy więcej niż wynika z tych czterech zadań. Może trochę chaotycznie to Państwu tłumaczyłem na poprzednich sesjach, ale mam nadzieję, że jakby te liczby czytelnie pokazują, że kwota jest po pierwsze wystarczająca, a nawet jest z lekką górką. Ja oczywiście liczę na to i zakładam, że te zadania nie będą w całości finansowane przez gminę Radzymin i też w jakimś procencie powiat swój wkład w to wniesie. Może nawet pół na pół, tak jak to przy innych zadaniach ma miejsce. Czy aż tak będzie, nie wiem. Jeśli tak by było, no to mieszkańcy zyskaliby zadania o wartości więcej niż 500 tysięcy złotych. Może 600, może 700, a może nawet milion złotych, gdyby to było takie symetryczne finansowanie pół na pół. Dziękuję panie burmistrzu. Pan Zbyszek? Ale zniknęło. A, pierwsza była jeszcze pani Agnieszka. Proszę panie Zbigniewie, a później teraz pani Agnieszka. Na cyferki. O jest, okej. Okay. Panie burmistrzu, czy ja dobrze rozumiem, że tam jest tak, razem 148 tysięcy, czy my jako gmina to właśnie mamy tą pulę 148 tysięcy, żeby realizować teraz to zadanie? Zadanie w Wolicy, tak. To jest wkład gminy, rozumiem, tak? Tak. Czyli powiat co najmniej drugie tyle, tak? Powinien, czy ewentualnie może. Tego nie wiemy w tej chwili. No, wariant minimum jest taki, że powiat pozwala nam przekazać sobie pieniądze i za te pieniądze to zrobi. To jest wariant minimum, tak? Bo te środki są. Tak. Wariant korzystniejszy jest taki, że no, my wkładamy 148 tysięcy, a powiat coś od siebie dokłada. Może drugie tyle nawet, tak? Tak. Drugie tyle to jest, to wynika z tego, że zwyczajowo przy tych inwestycjach chodnikowych 50 na 50 jest finansowanie między gminami i powiatami. Oczywiście jeśli jest jakaś dotacja przez jedną czy przez drugą stronę pozyskana, ona jest odejmowana od tej puli, tylko ten wkład własny jest zielony. Tak to panie burmistrzu, nie bez kozery o tym mówię, dlatego że na jednym ze spotkań właśnie wprost mi powiedziano, że panie, co pan chciał zrobić za 60 tysięcy, powiedzmy za 60 tysięcy z dwóch tych całych funduszów sołeckich, ile tam jest pani Kasiu, z 500 metrów, ze 400 metrów przez od Wolickiej do końca? No, no właśnie, więc wprost nam powiedziano, że to jest za mała kwota, żeby cokolwiek z tym zrobić. Także dzisiaj mam jasną sytuację, że to nie jest 33 czy tam 60, tylko w sumie jest wkład gminy około 148 tysięcy złotych. Tak, ale proszę pamiętać, że to do tej pory był jednoroczny fundusz i on tak, wynosił tak, rzeczywiście ja wiem, do 60 ja tysięcy, tak? 60 kilka po zwiększeniu, więc tak, jakby rzeczywiście ja kwota była mniejsza. Ja tak że to są właśnie dwa fundusze, nie jeden. To tak, wie pan, wynikałoby z tych rozmów pana starosty i tam doradczyni pana starosty, która była na naszym spotkaniu, że panie, chciał pan za 60 czy za 40 tysięcy zrobić cały chodnik. Więc cieszę się bardzo, że taka kwota została ujęta w tym. Także dziękuję bardzo. Dziękuję pani Zbyszku. Teraz będę miał kartę przetargową właśnie odnośnie jaką kwotę wnosimy. Pani Agnieszka Krawucka. Tak, zgłosiła się pani ad vocem. Nie, to chyba pani pomyliła, bo ja się... A, przepraszam. Przepraszam bardzo. Pani Agnieszka Kacprzak. Tak, dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, ja chciałam się zapytać w imieniu mieszkańców Sierakowa, jak to jest z tym funduszem wsparcia, ponieważ mieszkańcy Sierakowa przeznaczyli na ten rok, czyli 2023, 90% swojego funduszu, ale powiat zrobił ten brakujący chodnik między Słupnem a Sierakowem, więc oni ten sam fundusz przeznaczyli na 2024 jako wsparcie dla powiatu. I czy są już jakieś wewnętrzne rozliczenia z powiatem, że wiadomo, że oni nie wzięli tego funduszu wsparcia w poczet budowy tego chodnika, który został wybudowany?
czy może zostać ten budżet przesunięty na 2024 i wtedy ta pozycja powinna się znaleźć właśnie w tej tabelce. Jak to jest? Bo przyznam szczerze, że... Na dzień dzisiejszy nie mamy zamkniętej tej inwestycji z punktu widzenia rozliczeniowego. Liczę na to, że będzie tak, jak pani mówi, że te pieniądze u nas zostaną. Natomiast proszę pamiętać, te wszystkie zadania, które państwo mówicie, to są zadania własne powiatu, tak? To są zadania własne powiatu. Nie może być też tak i nie możemy do tego przyzwyczajać, że powiat zajmuje się tylko tymi rzeczami, na które gmina przekazuje mu pieniądze. A w Wolicy mam wrażenie, że już tak troszeczkę powiat próbuje to przedstawiać. Ja też podczas spotkania w Wolicy był Krzysztof, mój zastępca, i pokazywał pismo powiatu, które jasno mówiło, że szanowni państwo, do września chodnik będzie zrobiony, czy tam do któregoś dnia września chodnik będzie zrobiony. No przyjąłem to jako dobrą wiadomość, zadanie własne powiatu, powiat wyremontuje chodnik. Ja przypomnę, my tu nie robimy nowej inwestycji, my remontujemy nawierzchnię, pewnie nawet nie w każdym miejscu, no gdzieś w niektórych miejscach, ciężko powiedzieć w tej chwili jak, ale nawet materiał jest w dużej mierze do wykorzystania pewnie, bo tam są płyty betonowe, które wystarczy, no część z nich pewnie trzeba wymienić, bo są połamane, ale założenie też było takie przy remoncie, że to jest regulacja wysokościowa, czyli demontaż płyt, podsypka, ułożenie, część materiału pewnie trzeba kupić. No bo oczywistym jest, że gdybyśmy chcieli od nowa zrobić 300 metrów chodnika, to rzeczywiście by to nie były wartości korespondujące. Natomiast przy remoncie już niekoniecznie. Ja mam nadzieję, że powiat potwierdzi, tak, to było nasze zadanie własne, nie oczekujemy gminy tutaj od ciebie żadnego wsparcia, ale żeby mógł to jednoznacznie potwierdzić, to sam chcę usłyszeć takie słowa i wtedy będę mogli państwu przekazać. Dziękuję panie burmistrzu. Głos przekazuję pani Katarzynie Stokowskiej. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja tylko przypomnę, że podczas spotkania pani sekretarz, pani Hanna Skrzypczak potwierdziła z panem tutaj starostą, że prace, a zresztą mieszkańcy zdecydowali, że to nie ma być modernizacja chodnika, ale zmiana. Później po tym spotkaniu otrzymaliśmy w dniu 2 listopada pismo, gdzie zapewniono mieszkańców, że prace się rozpoczęły i podjęto pewne działania. I że w ramach tych zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika z istniejących płyt betonowych na kostkę brukową, betonową w kolorze czerwonym oraz ze zmianą na szary, czyli to zostanie nie modernizacja, a zmieniony, ujednolicony chodnik. Od ulicy Na Uboczu do ulicy Wolickiej, czyli ten pierwszy stary chodnik, który był robiony. Tak jest, taka była umowa i to jest na odcinku powiedzmy około 100 metrów. Te płyty betonowe mają być zmienione i ma być położony kostka. I zrozumiało i bardzo dobrze, bo to trzeba zrobić porządek, żeby to nie wyglądało, wie pani, jak za Króla Ćwieczka. Tu było za czasów komuny budowane, a tutaj jest inny chodnik. Natomiast jeszcze wracając do tego, co pani powiedziała, pani sekretarz, okej, wtedy tu nie była jeszcze pani sekretarz na tym spotkaniu, tylko tak. Była pani, żebym nie przekręcił nazwiska, niech pani mi podpowie. Pani Skrzypczak. O właśnie, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Głos przekazuję panu Wiesławowi Solarzowi. Tak, no dziękuję bardzo za głos. No ten temat, który tutaj Kasia, radna Katarzyna Nosowska opowiadała i mówi, myśmy tutaj kilka razy też również tutaj no, debatowali na tej sali w ramach no, komisji. Byłem razem z panem radnym no, Zbigniewem Noja-Błońskim na spotkaniu z mieszkańcami. Temat był bardzo, bardzo pilny. Ja, no, podobnie jak tutaj pani radna Katarzyna Nowosokowska, mam przed sobą to pismo, które jest z 31 października tego roku. I tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy no, zapisanych. Tak naprawdę to, co państwo wcześniej no, opowiadali, że tutaj na spotkaniu przed no, wyborczym były zapewnienia chęci, że ten chodnik będzie i tak dalej. Jak gdyby no, narracja troszkę się zmienia. Przychodzi pismo, są trzy punkty no, opisane, no, na samym końcu pisze jasno, że tak naprawdę trzeba będzie jeszcze zrobić projekt, więc ja nie wiem, czy to będzie projekt wcześniej, a potem będzie no, wykonawstwo, bo troszeczkę jak gdyby no, logika tego pisma jest taka różna, nie do końca jasna, co należy zrobić, żeby tą pracę właśnie wykonywać. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, że tutaj no, starostwo prosi o 70 no, tysięcy złotych i ma wystąpić z wnioskiem do pana burmistrza Radzymina o tą kwotę, o te środki. Czy taki wniosek już wpłynął, czy jeszcze nie? Czy ja przyznam szczerze, na Wolicy akurat nie pamiętam takiego wniosku. Oczywiście do sprawdzenia, natomiast korespondencję przeglądam
prawie codziennie, nie codziennie, więc może mi to się umknęło. Natomiast takiego wniosku ze strony powiatu akurat nie kojarzę, żeby formułował wniosek, że oczekuje się 60 czy 70 tysięcy złotych na to, żeby realizować chodnik. Zwłaszcza, że no, ja sam oferowałem, że w jakiejś formie wsparcia mogę powiatowi udzielić, ponieważ są w budżecie środki na ten cel. Tak, ja może jeszcze dalej będę kontynuował. W punkcie pierwszym piszę, że starostwo nowomińskie wprowadziło już wykonawcę na odwodnienie ulicy. Punkt drugi, pracownicy Wydziału Dróg jeszcze w tym roku dokonają oczyszczenia rowów. Nie wiem, czy to już zostało wykonane, czy jeszcze będzie. I parę jeszcze różnych rzeczy. Tak naprawdę ja to tak słucham i przyglądam się temu i nie widzę konsekwencji, jeżeli chodzi o działanie, bo jeżeli ktoś przyszedł i powiedział, że mamy zrobić, to ja myślę, że powinien to zrobić, a teraz wysyłać pismo z wnioskiem o kolejne kwoty. Teraz jeszcze tutaj pani radna powiedziała, że to chodzi o 100 metrów drogi, a nie o całą drogę, więc tak. Tutaj jest zapisane, że to chodzi o ulicę na uboczu do ulicy Wolickiej. Więc to jest, chodzi o całość czy tylko część? Ja pozwolę sobie tutaj sprostować pewne rzeczy, więc tak. Zabranie... Ale to sprostować pismo czy fakty? Nie, sprostować kilka wypowiedzi pana. Panie radny, na tym spotkaniu ustaliliśmy, że tak jak na początku, to nie miała być modernizacja chodnika, a wymiana chodnika. Mieszkańcy, tak jak sam pan pamięta, bardzo długo trwała dyskusja nad tym tematem, gdzie mieszkańcy prosili wręcz o wymianę, ujednolicenie chodnika, ponieważ miało być po, nie wiem, 2 dni po naszym zebraniu sołeckim spotkanie w starostwie, nie padła żadna informacja tutaj, nie wpłynęła do nas. Poprosiłam o spotkanie z panem starostą, to nie było zebranie przedwyborcze, tak jak zostało to odebrane, ale rozmowa z panem starostą, gdzie mieszkańcy zgłaszali swoje prośby, uwagi tutaj do tego tematu. I tak jak pan Wiesław już zauważył, że dostaliśmy pismo, gdzie zostały poruszone 3 punkty, więc odwodnienie, dwie prace tak jak już by zostały wykonane, bo bardzo w ciągu miesiąca od spotkania, i ja tutaj bardzo serdecznie dziękuję pani sekretarz, pani Hani Skrzypczak i panu staroście za szybką reakcję i oczyszczenie rowu, bo to bardzo nam usprawniło, ułatwiło i tak naprawdę mieszkańcy nie mają na tym odcinku problemów, gdzie jest zatapiana, gdzie się zbierała woda, to był taki drugi lub trzeci, taki najgorszy punkt w Starych Załubicach, gdzie woda przelewała się mieszkańcom do piwnicy. Więc tutaj te punkty zostały zrealizowane, za co dziękuję, i został jeszcze jeden, gdzie w ramach tutaj właśnie funduszu wsparcia my przekazaliśmy 2 tak jakby fundusze na ten cel. I to, co powiedział wcześniej pan burmistrz, że ponieważ to jest inwestycja dwuletnia, dojdzie jeszcze 10%, także w sumie tutaj wychodzi 150 tysięcy, prawie 150 tysięcy na ten cel wsparcie powiatu. Z naszej strony tutaj od tak jakby sołectwa, które zabezpieczyło pieniądze na konkretny cel. Dziękuję. Dziękuję pani Kasiu. Ja jeszcze tutaj... Ale jeszcze może ad vocem pan burmistrz. Proszę bardzo, pani burmistrz. Tak, ja tylko krótko. Szanowni Państwo, ja się nie mogę po prostu oprzeć wrażeniu w tym przypadku, że prawdopodobnie było tak, że powiat zadeklarował pewną pracę tutaj w przypadku chodnika na Wolicy, a potem przypomniał sobie o tych rozmowach, że gmina może coś dołożyć. I de facto ten strumień korespondencji, te trochę sprzeczne informacje na to wskazują. Do tego stopnia, że nawet powiat zatrzymał pracę, bo nie było jeszcze zawartego porozumienia. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej to jest trochę niesmaczne, bo to jest zadanie własne powiatu jednak, więc czasem miło by było, gdyby część tych bieżących prac była jednak wykonywana w ramach budżetu powiatu, tak jak to było chociażby z tym rowem, który zresztą bardzo ładnie został zrobiony. Dziękuję panie burmistrzu. Kontynuuje pan radny Wiesław Solarz. Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tego punktu pierwszego. Pani dzisiaj radna powiedziała, że prace zostały jak gdyby wykonane, jeżeli chodzi o punkt pierwszy i o punkt drugi. Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, pisze, termin jest do czerwca 2024 roku. Ja rozumiem, że pani uznaje, że ten punkt został
no, zakończony, no, no wyczerpany i dalsze prace są już niepotrzebne, bo tutaj w punkcie pisze, że prace będą realizowane do czerwca 2024 roku, a pani mówi, że już jest koniec. Panie Wiesławie, co innego jest udrożnienie rowów i odpływ wody, żeby woda spływała na pobocze do rowów, tak, spływała, a co innego jest przygotowanie, udrożnienie, zrobienie odpływu, żeby ten jakby problem zażegnać już do końca, więc to nie jest... No pytanie moje jest inne. No pytanie moje jest takie, czy ten punkt pierwszy z datą do czerwca 2024 roku, czyli mamy jeszcze pół roku, został już po prostu no, zakończony. Jeszcze nie. Nie wszystko. Na 90%. No to właśnie, a pani powiedziała, że, no, że punkt pierwszy i punkt drugi, że został już no, zakończony. Panie Wiesławie, dla nas, jeżeli przynajmniej woda nie wpływa mieszkańcom do piwnicy, to jesteśmy usatysfakcjonowani w 90%, że ludzie mają mieszkania suche, bezpieczne i po prostu nie ma tam problemów, że mieszkańcy się boją chodzić w własnym domu, bo może grozić to, no nie wiem, spięciem elektrycznym lub innymi. Więc tutaj naprawdę przynajmniej te prace, które zostały wykonane na tą chwilę, bardzo mieszkańcy są. Czyli dobrze. Jeszcze jest dużo pracy no, przed nami, a dokładnie przed po, no, no, powiatem i to zostanie jak gdyby jeszcze tego czasu no, zakończone. I chodziło tak. mi o to, bo nie do końca z tej nowej wypowiedzi jasność była, że te prace jednak nie zostały no, wykonane, a mimo, że, tak. że już temat został w części przynajmniej no, wykonany. Z mojej strony tyle, tylko tyle, że na samym końcu pisze, że ma być jeszcze projekt, więc tylko nie wiem, czy będzie projekt przed no, realizacją, czy po no, realizacji, jaki będzie zakres tego, więc dużo, dużo niejasności. Stąd moich tyle właśnie pytań. Panie Wiesławie, projekty się robi zazwyczaj przed. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ja doskonale wiem, no ale taki dobrze. Mały znak no, zapytania. Ja jeszcze potrafię, przepraszam, że wtrącę, ale projekt był robiony, to znaczy temat, jak rozmawiałam z mieszkańcami podczas spotkań, które trwały jeszcze później, ciągnie się od 2017 roku. Także więc myślę, że to dość długo trwa i może gdzieś na jakimś etapie ten projekt zrobiony nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, bo na spotkaniu, którym byłam, nie dojechał jeszcze kierownik, więc nie potrafiłam uzyskać takiej konkretnej odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Jabłoński. Ja żeby może jeszcze tak dokończyć formalności, żeby stało się zadość. Oczywiście dobrze pani powiedziała, że nie była pani do samego końca czy od początku i nie wie pani, gdzie był projekt zrobiony. Ma pani rację, od 2017 roku to wszystko się ciągnie. Tylko trzeba było sobie zerknąć na projekt i zobaczyć, że jednym się ludziom nie pozwala, żeby się zalewała piwnica, ale drugim ludziom to można rurę odwadniającą puścić przez ich prywatną drogę do, proszę panią, na pewno pani wie, do rządzy. W związku z powyższym, dzięki interwencji pana Pawła Dąbrowskiego i pana Cezarego Wnuka, w momencie, kiedy przyjechał pan naczelnik od dróg z panią, nie wiem, asystentką być może, albo od inwestycji, proszę panią, weszliśmy na teren i fizycznie pokazaliśmy, jak to wygląda. I co jest bardzo ważne, cieszymy się bardzo jako mieszkańcy, że część tej wody została zebrana i zostały pogłębione te rowy, ale nie kosztem tych następnych, którym się chciało wpuścić tym projektem w ich działki. Wie pan, jednym się robi dobrze, drugim się robi źle. I tak jak powiedziałem, potrafił przyjechać na miejsce pan Dąbrowski, pan Wnuk, z panem naczelnikiem, wyjaśnić sytuację, a powiem pani więcej. Do tych mieszkańców w ogóle, oni pisali odmowy, w ogóle nikt nie wysłał pisma, że tylko przyjechano, koparki postawiono, policją się straszy, że proszę bardzo, będziemy kopać, bo to jest zryt. No nie tędy droga do sukcesu, wie pani. I wracając dalej, niech pani nie broni, bo to jest w naszym interesie mieszkańców. Starostwo jest od tego, bo to jest jego droga. On jest zarządcą, łaski nie zrobi. Jeden czy drugi pan starosta, czy ten czy drugi. Jeszcze my wyciągamy rękę jako gmina. Wie pani, to mnie najbardziej denerwuje. Wyciągamy rękę jako gmina, jako mieszkańcy, bo to z naszych podatków. Chcemy dołożyć do tej inwestycji. Oczywiście to, co powiedziałem, 100 metrów wymiana tych betonowych płyt, ale dalej
to jest, proszę panie, wyrównywanie terenu, przekładka tej kostki. Wtedy to wygląda po ludzku, po gospodarsku, bo dzisiaj to jest byle jakość i tłumaczę jednemu panu, drugiemu, proszę pana, powstał pan samochód, zapraszam na spacer, nie koło Kasińskiego i Ksińskiego, tylko jak zaczynamy w punkcie A do punktu B i trzeba skończyć, jak zacząć. To do mnie powiedziano, proszę pana, za 60 czy 50 tysięcy chce pan taki kawał zrobić? No to do mnie, ja mam wyłożyć swoje pieniądze, od czego tam siedzą mądre głowy w powiecie. Dziękuję bardzo. I proszę nie bronić pani Kasiu, bo pan starosta, bo pani sekretarz, skrzypczak. Proszę panią, koło niej woda jest tyle lat. Jak ja pamiętam, 10 lat albo i więcej i próbowano odwodnić i koło jej domu płynie. I ona tam się nie zajmie, tylko tu przyjechała kopać drogę i wpuszczać wodę do sąsiadów. Nie tędy droga do sukcesu. My jesteśmy u siebie, my mamy bronić swoich interesów i ludzi, którzy tu mieszkają. Dziękuję. Dziękuję panie Zbyszku. Ad vocem pani Katarzynę. Ja tylko kończąc i zamykając już tutaj tą decyzję, powiem, że mnie tylko poproszono jako sołtysa sołectwa, żeby zorganizować takie spotkanie, powiadomić mieszkańców, że przyjadą jutro państwo z powiatu, że będzie rozmowa na ten temat i tylko to ze swojej strony uczyniłam. Natomiast rozmowy i dyskusje zostawiam, myślę, że pracują tam odpowiednie osoby kompetentne, że już się po prostu dogadają z mieszkańcami, na co ja osobiście nie mam wpływu, nie mam zamiaru przekonywać. Myślę, że to już państwo między sobą dojdą do jakiegoś porozumienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Kasiu, ja jeszcze muszę pani powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, pani przewodnicząca. Wie pani, to są sytuacje sprzeczne. Jest dwie grupy ludzi, którym jednym niby się chce pomóc, drugim się chce zaszkodzić. Ale wie pani, trzeba mieć na tyle odwagi, żeby stanąć wśród nich i, nie wiem, wynegocjować, znaleźć jakieś porozumienie, jakieś rozwiązanie, wie pani. Bo tak, jedni są w domu, przez okna patrzą, a tam druga kubka, którym się chce wodę spuścić. Nie, ja tu zapraszam, chodźcie tu i teraz, tam, w tą wodę czy na tym chodniku, stańmy i rozmawiajmy. Wie pani, tak trzeba doprowadzać do porozumienia, nie do kłótni między ludźmi. Słusznie, panie Zbyszku, trzeba zawsze dążyć do emocji, rozumiemy emocje. Panie Agnieszka Krawucka, ja mam pytanie co do tego wniosku złożonego przez panią. Czy jest został sformułowany? Ale wniosek, który zaczęła pani składać w poprzednim punkcie, czy sformułowała go pani i dała pani Izie? Tak, dałam, ale nie wiem, czy pani Iza go przepisała, bo pani Iza powiedziała, że... Pani Izo, może pani odpowiedzieć na pytanie, bo... Pani Izo, mamy wniosek złożony przez panią? Okej, dobrze, dziękuję. A teraz ad vocem pani chciała jeszcze tak do tej dyskusji między panem Zbyszkiem a panią Kasią ad vocem, czy do czego? Ogólnie dotyczące przekazywania jak gdyby tych funduszy wsparcia na zadania związane z jak gdyby z drogami powiatowymi. Ja myślę, że dużo łatwiej by było nam wszystkim, gdyby po prostu były na początku zawierane porozumienia i były uzgadniane z powiatem, co należy zrobić. Bo właśnie jak nie ma takich porozumień, to pieniążki są zabudżetowane przez cały rok, nic się nie dzieje w tym temacie, a potem właśnie mamy taką sytuację jak dzisiaj, że jest tyle nieporozumień. Dziękuję. No dziękuję. Myślę, że też te nieporozumienia wynikają z tego, że sołtysi zapraszają osoby ze starostwa, a nie zawsze o tym gmina wie, ale ad vocem pan burmistrz Chaciński. Tak, szanowni państwo, w tym roku odbyłem już spotkanie z panem starostą na temat zadań powiatowych, nazwijmy to, ujętych w naszym budżecie gminy, właśnie żeby zainicjować pewne tematy. Natomiast też proszę nie czynić mi zarzutu z faktu, że próbuję najpierw, zanim wydamy własne środki budżetowe, oczekiwać, wymusić, nie wiem jak to nazwać, na powiecie realizację ich własnych zadań. Środki zawsze zdążymy przekazać, natomiast tak jak powiedziałem, uważam, że nie powinniśmy
tylko i wyłącznie wyręczać powiatu z realizacji jego zadań, bo nas już z naszych zadań, zadań gminnych nikt nie wyręczy. Nie ma już niższej jednostki samorządu. Jeśli przeznaczymy 100, 200, 300 czy 500 tysięcy złotych, no to ostatecznie będzie to oznaczało, że tych 100, 200 czy 500 tysięcy nie wydamy na zadania gminne. Oczywiście środki są w budżecie, więc ostatecznie należy je przekazać, jeśli nie uda się wcześniej doprowadzić do sytuacji, że powiat jednak, tak jak być może miało to miejsce w Słupnie, zrealizuje swoje własne zadanie własnymi, mam nadzieję, siłami. Dziękuję, panie burmistrzu. Oczywiście przekazanie środków musi poprzedzić zawarcie porozumienia, bo innej formuły nie ma, a to się odbywa w formie uchwały Rady Miejskiej. Oczywiście, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy do dyskusji nad projektem budżetu? Proszę bardzo, pani radna Ewa Wnuk. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do autora uchwały budżetowej. Po co wprowadzać zapis, że upoważnia się burmistrza do czegoś, do czego on nie jest upoważniony? Emitowanie papierów wartościowych, czy w ogóle podejmowanie uchwały w tej sprawie jest to wyłączna właściwość Rady Miejskiej, co RIO zaznaczyło. Więc po co pan skarbnik miał się tłumaczyć z tego, czy podejmowane były uchwały, czy nie w tej sprawie, i taki zapis wprowadzający do uchwały budżetowej się znów pojawia. Znów to upoważnienie burmistrza do tego, czego nie ma. Proszę bardzo, pan Artur. Pani Ewo, nie zrozumiała pani mojej wypowiedzi. Nie zrozumiałam, ale czytałam opinię RIO. Dobrze, to teraz ja przeczytam tą opinię RIO, może ją zinterpretuję. Ta opinia RIO, czy ta uwaga, która właściwie to nawet nie jest uwaga, to jest pewna adnotacja, stanowi tyle, że zapis, który macie państwo w uchwale budżetowej, nie jest wystarczający do tego, żeby wyemitować obligacje, i do tego wymagana jest oddzielna uchwała, ale jest niezbędny do tego, żeby ta uchwała była formalnie poprawna. Bo jeżeli decydujemy o tym, że emitujemy obligacje, to musimy w uchwale budżetowej upoważnić burmistrza do realizacji tego zapisu. Tak należy rozumieć zapis, czy też adnotację Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ten zapis nie jest wystarczający, ale to nie znaczy, że on jest zbędny i powinien być z uchwały budżetowej usunięty. To dziękuję, to znaczy to pan dopowiedział. No to teraz jest jasne, że jeśli to jest niezbędne, to okej. Natomiast jeśli chciałabym się odnieść do całej uchwały budżetowej, no to na pierwszy rzut oka jest okej. No, euforia, pierwszy raz nadwyżka budżetowa występuje. Tylko to tak pięknie przylukrowane zostało, proszę państwa, bo już na rok 2024 ustala się emisję obligacji po to, żeby spłacić wcześniejsze zobowiązania. Także tak to jest naprawdę deficyt, tylko tak ulukrowane to ładnie zostało, żeby nie wybrzmiało. Tutaj jest bardzo fajny jest materiał, tabela 12, materiał uzupełniający do budżetu. I tak się przyjrzeć temu, to my w tej kadencji zadłużyliśmy gminę na ponad 100 milionów, 110 milionów, prawie 111, emitując obligacje, rozciągając to w czasie, zostawiając naszym następcom no niemały orzech do zgryzienia, tak, bo te płatności zostały tutaj rozciągnięte w czasie. Też miałam zastrzeżenia na komisji do zapisu, że to właśnie 7 milionów do 7 milionów burmistrz ma swobodę zaciągania kredytów. No tutaj zostało mi zaakcentowane, że to w razie przejściowego deficytu. I moje pytanie jest następujące. Ile to jest przejściowy deficyt? Bo tu jest pojęcie względne. Jeśli czytam, że w roku 2023 zaciągnięto kredyt na 5 milionów, a na dzień 13 listopada zostało do spłaty ponad 755 tysięcy. Kiedy ten kredyt zaciągnięto? Czy mógłby pan udzielić odpowiedzi? Proszę bardzo. Pan Artur, dobrze, odpowie na część pytania, później pan Krzysztof Chaciński. Kredyt w rachunku bieżącym
to jest przywilej wejścia na saldo debetowe. To znaczy jest to przywilej wydatkowania środków na dany moment, przekraczających środki zgromadzone na rachunku budżetu o 5 milionów złotych. Tak to funkcjonuje w roku bieżącym. Na dzień tworzenia tego dokumentu, tam jest konkretna data tak naprawdę, mieliśmy debet w wysokości 700 tysięcy złotych. Następnego dnia ten debet mógł wynosić 200, a mogło go nie być w ogóle. Każdego dnia ten rachunek, ten debet czy też ten kredyt może wykazywać zupełnie inne saldo. Każda wpłata na rachunek pomniejsza saldo debetowe czy zwiększa saldo jako takie rachunku budżetowego tak naprawdę. Każde obciążenie tego rachunku pomniejsza to saldo. Mamy możliwość wydatkowania danego dnia środków przekraczających środki zgromadzone na rachunku. Każdego dnia ta kwota będzie zupełnie inna. Na ten moment rzeczywiście wykorzystywaliśmy kredyt w rachunku bieżącym i saldo wykazywało 700 tysięcy złotych na minusie. Natomiast i tak ta, i to jest konstrukcja tego, każdy z nas, kto miewa debety w rachunku bieżącym, tak naprawdę w swoim rachunku rozliczeniowym, wie, jak ten mechanizm wygląda, tak? Powiedzmy, przed wypłatą potrzebujemy zrealizować wydatek, saldo na rachunku minus 300, minus 1000, wpływa wypłata, saldo na rachunku dodatnie ze względu na to, że kredyt w rachunku bieżącym został spłacony. Tak działa ta funkcjonalność. Jest to kredyt, który musi być spłacony do końca roku. Siłą rzeczy jest to zobowiązanie krótkoterminowe, musi być spłacone do końca roku. Natomiast chciałbym odnieść się do jeszcze jednego sformułowania, Pani Ewo, którego Pani użyła. Przypudrowane i tak naprawdę deficyt. No nie, tak naprawdę nadwyżka, może i symboliczna, ale jednak. A jeżeli chodzi o pudrowanie, to ja chciałbym wyjaśnić pewien mechanizm. Bo to rolowanie tak naprawdę zobowiązań, czy też spłata zobowiązań w znacznej mierze w przyszłym roku, tak, bo spłacamy zobowiązania w wysokości 12 milionów 800 nowymi zobowiązaniami. Ja Państwu zobrazuję pewien mechanizm, wynikający z oferty, którą otrzymaliśmy na obligacje, na które wyraziliście Państwo zgodę chyba miesiąc temu na sesji. Obligacje serii I, 2023 I, marża nad WIBOR 6-miesięczny 63%, przepraszam bardzo. Bo to są obligacje, które zapadają w roku 2027, czyli mają 4-letni okres zapadalności. Obligacje serii J 63%, 0,63% nad WIBOR 6-miesięczny, ponieważ zapadają w 5 lat, czyli w 2028 roku. Ale obligacje serii D, które zapadają w roku 34, mają 10-letni okres zapadalności, to jest marża nad WIBOR 0,99%. Rolowanie jest tańsze. Oczywiście, że można wpisać dług z obligacjami, tak jak ma Kraków, na 40 lat, tylko wtedy będziemy mieli marżę nad WIBOR 6-miesięczny na poziomie 3 czy 4%, tak jak miewają marki. Dzięki temu to jest pewne utrudnienie, oczywiście, bo rzeczywiście trzeba podjąć ten wysiłek przeprowadzenia kolejnego przetargu na te obligacje. Właściwie to jest procedura bezprzetargowa, ona jest, to jest taki konkurs ofert, tak? Staramy się, żeby to było jak najbardziej transparentne, ale emisja obligacji zwolniona jest ze stosowania prawa zamówień publicznych. Ale emitowanie obligacji na okresy krótsze po prostu jest tańsze. Związane jest to z krzywą dochodowości. Czym dłuższy okres zapadalności długu, tym wyższa marża nad WIBOR. Czyli emitowanie obligacji na lat 15 będzie droższe niż emitowanie obligacji na lat 8 i 7. Cenem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. To po prostu jest tańsze. Te koszty i tak są istotne. My płacimy na obsługę długu w przyszłym roku, zaplanowaliśmy na ten cel 7,1 miliona. I naprawdę warto wykorzystać każdy mechanizm, który pozwala minimalizować te koszty. Rolowanie jest jednym z tych mechanizmów, tak? Po prostu tańsze jest zadłużanie się częściej na okresy krótsze niż zadłużanie się raz na okres dłuższy. Pamiętajcie Państwo, w wieloletniej prognozie finansowej wybiegam troszeczkę, ale te dokumenty jednak przecież muszą współgrać, tak? Jeden wynika z drugiego, właściwie budżet powinien wynikać z wieloletniej prognozy finansowej. Mamy założone przychody, niespecjalnie duże, ale jednak przychody w latach kolejnych. Rok 2025, rok 2026 na poziomie 3 milionów złotych. To jest właśnie rolowanie w mniejszej skali niż w przypadku roku 2024, ale proszę mi wierzyć, tak jak Państwu zobrazowałem tą ofertą, którą otrzymaliśmy na te ostatnie obligacje, czym dłuższy okres zapadalności obligacji, tym wyższa marża płacona rokrocznie, właściwie co pół roku od obligacji. Tańszym jest rolowanie. Dziękuję Panie Arturze. To Pana Artura ad vocem? Tak. No, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Pan się kiedyś obraził nam, jak powiedziałam, że pan jest mistrzem kamuflażu. Potwierdzam to stwierdzenie. A dalej jestem utwierdzona w tym i tutaj jeszcze posłuchałam sobie z wywiadu, którego udzielił pan Brodziak a propos
zadłużania się gminy posłużył się wykresami. Nawet pan ma i myślę, że przedstawi. Nie? To szkoda. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Ewo. Głos przekazuję panu burmistrzowi. Niestety nie ma z nami radnych, o którym robi prezentację, bo pewnie byłaby to dobra okazja właśnie ku temu. Panie Ewo, ja mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki dzień, że pani pochwali i powie, że jest dobrze. Przynajmniej coś jest dobrze. Mam nadzieję, że doczekam takiego momentu. Natomiast ja chciałbym uświadomić, bo mam wrażenie, że część z państwa jest w samorządzie 5 lat, część 9, część jeszcze więcej. I mam wrażenie, że to chyba nie wybrzmiało i może nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. To, że państwo przyjmujecie budżet na poziomie dochodowym w wysokości 250 milionów złotych, to nie oznacza, że 1 stycznia te środki mamy na koncie. PIT wpływa w cyklach miesięcznych, podatek od nieruchomości kwartalnie. Inwestycje chcielibyście państwo, żeby trwały jak najszybciej i tylko w taki sposób, żeby wynikało to z cyklu technologicznego. No tak się nie da. A jeśli do tego dołożymy jeszcze fakt, że dofinansowania do inwestycji w ostatnim czasie były tak konstruowane, że najpierw trzeba wydać, a potem dostać zwrot i nie było zaliczkowania, no to otrzymacie państwo taki stan, w którym trzeba mieć fizycznie środki na koncie, żeby można było coś zrobić. No to gdybyśmy tak mieli to robić, to byśmy musieli wszystko robić między wrześniem a grudniem. To nie o to chodzi. Przejściowy deficyt służy płatności za faktury, które można zapłacić dlatego, że coś zostało zrealizowane, a nie wpłynęły jeszcze dochody, których się spodziewamy. Na przykład 31 marca wpłyną środki z podatku od nieruchomości, potem w czerwcu i tak dalej. Także mam nadzieję, że to wybrzmiało dosyć czytelnie i że to jest jasne. Wskazała pani o zadłużeniu na poziomie o wyemitowaniu nowego długu na poziomie 100 kilkunastu milionów tylko w tej kadencji. No nie, tu znów mija się pani z prawdą. Zapomina pani o drugiej stronie. Z jednej strony zaciąganie zobowiązania, a z drugiej strony są spłacane zobowiązania. I te 100 kilkanaście milionów to jest suma zadłużenia, które zresztą nawet było dziedziczone i po poprzednich kadencjach. Więc proszę tak nie stawiać sprawy, bo to jest manipulacja i kamuflaż. O, może posłużę się tym sformułowaniem. Pudrowanie, o tak, pudrowanie rzeczywistości, albo może demakijaż, nie wiem. Panie Natomiast jeśli wskazuje pani o zadłużeniu na poziomie 100 kilkunastu milionów złotych, to warto pochwalić się i zacytować inną wartość. Inwestycje od 2015 roku osiągnęły prawie 0,5 miliarda złotych w gminie Nazymin. 400 kilkadziesiąt milionów to są środki, które zostały wydatkowane na drogi, szkoły, przedszkola i całą masę innych rzeczy, jaką doskonale państwo wiecie, bo to wszystko znajdowało się w budżetach, które państwo uchwalaliście. Źródła finansowania tych inwestycji to są z jednej strony dofinansowania, które przekroczyły 200 milionów złotych w perspektywie dwóch kadencji. To są środki własne w budżecie i to jest oczywiście również zadłużenie. Natomiast proszę pamiętać, że zadłużenie to jest mniej więcej, nawet mniej niż 1/4 tego, co przeznaczyliśmy na inwestycje. Dziękuję panie burmistrzu. Głos przekazuję panu radnemu Markowi Brodziakowi. Tak, ja chciałbym sprostować rzeczywiście to, co powiedziała pani Ewa Wnuk. Po pierwsze, panie Ewo, to zadłużenie wzrosło o 100 milionów złotych od 2014 roku do dzisiaj, także przez całą dwie kadencje pana burmistrza, to takie sprostowanie, ale 100 milionów złotych, no robi wrażenie. Odnoszę do tej kadencji. Okej, dobrze. Po drugie, no chcę powiedzieć, że to rzeczywiście iście budżet wyborczy. Nie chcę wyświetlać tych wykresów, ale to, co zrobiliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie, czyli zwiększyliśmy deficyt tamtego roku do prawie 30 milionów złotych, po to, żeby w tym roku pokazać 150 złotych nadwyżki budżetowej, to jest no iście majstersztyk, 150 tysięcy złotych. A to ten. To tak jakbym pokazał tego Poluszka, a ta nadwyżka to jest ten tutaj ta sól, która tutaj jest na tym
kawałeczku. Tego nie widać przy tych zestawieniach. To tak na marginesie tego, co tutaj się wydarzyło i co nam przedstawił pan burmistrz. Natomiast no to, co powiedziałem też podczas tego wywiadu, to cieszy mnie, że na inwestycje jest przeznaczona znaczna kwota, ale od ogółu do szczegółu. Po pierwsze, chciałbym też zapytać się pana Artura, co się stało z tą nadwyżką operacyjną, o której pan tak często mówił kiedyś swego czasu. Nie ma jej teraz, chyba dawno o niej nie słyszałem. Rozumiem, że radzimy sobie tą, ta nadwyżka operacyjna to ten nasz kredyt operacyjny, który pozwala nam utrzymać jeszcze nos nad powierzchnią wody i spłacać no, zobowiązania. To jest jedna rzecz, ale to jest to jedna rzecz, o którą chciałem się pana zapytać. Po drugie, zgadzam się z panem, panie Arturze, że budżet gminy Radzymin, jakikolwiek budżet na dany rok powinien wynikać z dokumentu nadrzędnego, jakim jest WPF. To tutaj planujemy te najważniejsze inwestycje i przyznam szczerze, że troszkę jestem zdziwiony konstrukcją tego WPF-u, tak jak sobie go analizuję. Chociażby z tego powodu, że my w tym WPF-ie, który jest rozplanowany na aż do roku 2035, czyli coraz bardziej wydłużamy perspektywę, to co pan mówił, po to, żeby rolować nasze zobowiązania, ale mówił pan, że inne samorządy mają jeszcze dłuższą, nawet na okres prawie 40-letni czy tam 40-letni, to w tym dokumencie nie ma odzwierciedlonych tych inwestycji, które w tej chwili zaczynamy, chociażby poprzez realizację dokumentacji, a one powinny być w tym dokumencie odzwierciedlone, ponieważ po to robimy dokumentację, żeby docelowo zrealizować daną inwestycję. Ja tylko wspomnę o dwóch, bo nie chcę mi się tutaj wyliczyć, ale jeżeli mamy przeznaczone pieniądze na modernizację i robimy projekt ulicy Jaworówka w Nadmie wraz z jej odwodnieniem, to gdzieś tutaj w latach 2024-2035 spodziewałbym się, że spotkam się z taką inwestycją. Po drugie, no skoro robimy projekt na przebudowę ulicy Wrzosowej, to też liczyłbym, że taką inwestycję gdzieś zrealizuję, ponieważ ta dokumentacja jest ważna, określony czas od czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast, co mnie no, też rozbawia troszeczkę, w tych właśnie WPF-ach naszych mamy wpisane inwestycje pod tytułem właśnie projekt modernizacji ulicy Korzennej. Zamiast wpisać modernizacja ulicy Korzennej i zabezpieczyć środki na rok 2024-2025 na projekt, a później na, nie wiem, 28-30 na jej modernizację, to wtedy by to miało sens, bo de facto troszeczkę tutaj pan czaruje tą rzeczywistość, bo z jednej strony zakłada pan jakieś dochody gminy Radzymin na jakimś poziomie, ale z drugiej strony trzeba to znaleźć pieniądze na pokrycie zobowiązań. To jest taka uwaga. I w związku z tym, co powiedziałem na początku, a właściwie teraz, to mam takie pytanie, ponieważ mamy taką inwestycję pod tytułem budowa stacji uzdatniania wody w Starym Dybowie. I to jakby inwestycja dla mnie fajna, bo rozumiem, że cała zakończy się kwotą 20 800 000 zł i w roku 2024 wydamy na nią 12 000 000 zł. Czy teraz chciałbym zadać, znaczy może tak, pozwolę panom odpowiedzieć na te pytania, które już teraz padły, a też zadać pytanie takie dotyczące tej konkretnej inwestycji. Mamy, rozumiem, już na tą inwestycję wykonaną dokumentację, pozwolenie na budowę i możemy ją rozpocząć, tak? Wodociąg w Dybowie, tak? Nie, budowa stacji uzdatniania wody w Starym Dybowie. Tak, szanowni państwo, mamy pozwolenie na budowę, mamy ogłoszony przetarg, znamy ofertę i mamy pozyskane dofinansowanie. Taki jest status tej inwestycji. No właśnie. I ta inwestycja, jak rozumiem, nie będzie kosztowała więcej niż 20 000 000 zł, tak? Tutaj czekamy w tej chwili na bardzo ważną interpretację podatkową, dlatego też nie rozstrzygamy tego postępowania przetargowego, ponieważ inwestorem czy beneficjentem dofinansowania jest gmina. Zresztą nie mogła być spółka, tylko musiała być gmina.
gmina jako taka nie odlicza VAT-u, natomiast inwestycja służyć będzie tylko i wyłącznie sprzedaży usług owatowanych. W tym samym świetle prawa podatkowego moglibyśmy ten VAT odzyskać. Oferty dzisiaj na tą inwestycję są na poziomie 28 bodajże milionów, chyba najniższa oferta, ale jak od tego dajemy VAT, no to wtedy właśnie mamy wartość bliską tych 20 milionów złotych, ale nie chcemy tego zakładać, czekamy na indywidualną interpretację podatkową. No to dlaczego tak nie dzieje się z innymi inwestycjami, o których wcześniej wspomniałem, gdzie rzeczywiście te pieniądze będziemy musieli wydatkować? Dlaczego ich nie ma w WP? Panie Marku, bardzo mnie cieszy pana perspektywiczne myślenie i patrzenie na inwestycje w ten sposób. Niestety nie zauważyłem takiego myślenia przed 2014 rokiem, kiedy Rada Miejska zajmowała się budżetem tylko w perspektywie kolejnego roku i WPF był dokumentem papierowym. W tej chwili przygotowane są projekty, które następnie służą pozyskiwanym dofinansowaniom. W budżecie znajdują się nie wszystkie, a tylko wybrane i kluczowe projekty. I trudno oczekiwać, żeby wszystkie dokumentacje projektowe, które są przygotowane, miały odzwierciedlenie w realizacji w jakimś konkretnym roku. Czy chce mi pan powiedzieć, że kluczową inwestycją z pana punktu widzenia jest projekt modernizacji ulicy Korzennej za 75 tysięcy, a nie jest dla pana kluczową inwestycją chociażby modernizacja ulicy Jaworówka, która będzie opiewała na znacznie większą kwotę? Nie, jak pan zauważy, ulica Korzenna ma oczywiście, czy mieszkańcy tej ulicy mają określone problemy i one wynikają głównie z dostępu do drogi publicznej, właściwie braku tego dostępu i tego, że w latach wcześniejszych, przed 2014 rokiem Urząd Gminy wyraził zgodę na budowę w miejscu, w którym wydawać takiej zgody nie powinien. Dzisiaj musimy wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na to, żeby ten błąd naprawić. Czy będziemy musieli tę drogę budować? Nie, pewnie nie będziemy musieli, natomiast musimy zaprojektować ją z RID-em, uzyskać prawo do gruntu publicznego, wykarczować drzewa na pewnym odcinku i wykonać ją pewnie w standardzie gruntowym. To jest to, co jest w tym miejscu potrzebne. Natomiast jak pan zwrócił uwagę, środki nie są zaprogramowane na wiele lat, jeśli chodzi akurat o ulicę Korzenną, tylko rok najbliższy i kolejny. To jest nieduża kwota, która na tę inwestycję jest przeznaczona. Dobrze, tym bardziej utwierdził mnie pan w przekonaniu, że jeżeli realizujemy większą inwestycję, to taką chociażby jak te dwie, o których wspomniałem na terenie miejscowości Nadma, powinny być one ujęte w WPF-ie. No to następne pytanie jest moje takie. Panie burmistrzu, mamy jakąś tam kwotę przeznaczoną znaczną na modernizację, właściwie rozbudowę szkoły w Nadmie plus rozbudowę szkoły w Radzyminie numer 2. I teraz moje pytanie jest takie, no na 2024 rok, który nie mogę jej teraz namierzyć, ale zaraz ją znajdę, ale z pamięci, tak, 2024 rok, tam jest kwota chyba 0 zł przeznaczona na realizację tych dwóch inwestycji. W 2025 roku to jest około 4,5 miliona, później jest około 8 milionów złotych. W jaki sposób i w jakiej kolejności chce pan realizować te inwestycje? Bo to jakby jest, dużo o nich mówimy, natomiast tak jak mówię, nic się w tej sferze nie dzieje, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia mieszkańców miejscowości Nadma. Proszę mi opowiedzieć, jak pan chce ją realizować w odniesieniu do tego, co jest zapisane w budżecie, w WPF-ie. Panie Marku, ja mam wrażenie, że albo pan nie słucha, albo nie rozumie tego, o czym dyskutujemy na tej sali od marca mniej więcej. No to proszę mi wytłumaczyć, bo pan. No to wyjaśnię panu jeszcze raz, panie Marku, ale ja panu nie przeszkadzałem, proszę mi również nie przeszkadzać. Z uwagi na to, że możliwości budżetowe gminy są określone, jeśli chodzi o inwestycje na obie te szkoły, mniej więcej do wartości, które pan widzi w WPF-ie, czyli w 2025 roku 4 miliony i potem po 8 milionów z kawałkiem w każdym kolejnym roku, w sumie 85 milionów złotych rozłożone w czasie na bodajże 9 lat, jak dobrze pamiętam, a potrzeby realizacji tych inwestycji są pilniejsze niż wynika to z rozkładu płatności w WPF-ie. Dlatego szukaliśmy sposobu, w jaki sposób zrealizować te inwestycje w oderwaniu od
rozkładu płatności w WPF-ie. I po to właśnie wyraziliście Państwo zgodę na powołanie spółki, która zaciągnie zobowiązanie teraz, a my będziemy wnosić wkłady w terminach określonych w WPF-ie. A jeśli chodzi o kolejność i inne elementy, jeśli pan dokładnie przestudiował projekt budżetu i WPF-u, na pewno zauważył pan, że w projekcie budżetu znajduje się pozycja w postaci projektowania rozbudowy szkoły podstawowej nr 2 w Radzyminie. Tam jest bodajże 50 tysięcy złotych na ten cel, co świadczy już o tym, że jest to szkoła, która będzie realizowana w drugiej kolejności. Dlatego, że w przypadku Nadmy spółka ogłosi przetarg w formule projektuj buduj, natomiast w przypadku dwójki, z uwagi na to, że jest pewnie troszkę trudniej, nazwijmy to, dokleić, nadbudować obiekt nad istniejącym obiektem, najpierw chcemy ten obiekt zaprojektować, a dopiero później ogłosić postępowanie w formule samej budowy w oparciu o już uzyskane pozwolenie na budowę. Dobrze. Pan Marek kontynuuje, tak? Tak, proszę bardzo. Chciałem kontynuować, jeżeli mogę, bo tak miło się już tutaj zaczęła dyskusja, czyli już tam szkoła właściwie prawie wybudowana w Nadmie. Natomiast, panie burmistrzu, ja cały czas będę wracał i jakby na każdej sesji pana pytał o tą szkołę w Nadmie, bo no jak widzę, jak nie pytamy o nią i nie interesujemy się, to właściwie się nic nie dzieje. Prowadził pan analizę powołania spółki, która miała wybudować tą szkołę pół roku, po czym okazało się, że zapomniał pan, że jeszcze trzeba wnieść do tej spółki majątek i następne pół roku trwało wnoszenie majątku. I dlatego jesteśmy cały czas zaniepokojeni sposobem jej realizacji, która już trwała, przypomnę, od 2018 roku i chcę, żeby to wybrzmiało. To jest najwyższy czas, żeby ją, tą inwestycję przynajmniej rozpocząć, jeżeli nie zakończyć. A po drugie, nie widzimy, znaczy może tak, żeby spółka dostała tak potężne środki na sfinansowanie tej inwestycji, to musi mieć odpowiedni majątek. Czyli musimy wnieść nie tylko tą działkę i nieruchomość, nie sądzę, żeby ktoś tam udzielił nam kredytu, tylko też dokapitalizować tą spółkę. Czy tutaj pan nie ma zamiaru dokapitalizować tej spółki na przestrzeni właściwie 2024 roku w ogóle? Mówi pan to jako ekspert z dziedziny finansów? Nie, nie mówię tego jako ekspert, ale tak się No więc panie Marku, wstępne oferty finansowania w wyniku sondowania rynku otrzymaliśmy. W tej chwili 21 grudnia wnosimy aport majątkowy do spółki. I z takim aportem majątkowym będziemy w stanie zawnioskować już oficjalnie o wiążące oferty finansowania dla budowy tej inwestycji. Dobrze, chciałbym, jeśli żeby to wybrzmiało. O, przepraszam. Jeśli chodzi o wartości, które gmina będzie wnosiła do spółki, odzwierciedla to WPF. Dobrze, czyli chciałbym, żeby to wybrzmiało. Czyli pana zdaniem po przeprowadzeniu tej analizy, którą dokonaliście ostatnio, spółka będzie na tyle majętna, żeby dostać kredyt na sfinansowanie i budowy, rozbudowy szkoły w Nadmie. Tak, 21 grudnia się rozumiem, przekonamy o tym i rozumiem, że na początku stycznia będziemy mogli wrócić do tej rozmowy. Nie, 21 grudnia się państwo o tym nie przekonacie. 21 grudnia gmina wnosi aport w postaci szkoły do spółki. I dopiero to spełnia formalną przesłankę wraz z przygotowanym wcześniej biznesplanem do tego, żeby zawnioskować już o wiążące oferty finansowania dla budowy tej szkoły. Dobrze. Kiedy mógłbym panu zawrócić głowę, żeby tak za często pana nie pytać o to? Panie Marku, bez wątpienia zrobi pan to w kolejnym miesiącu, więc na pewno przekażę Zrobię panu to, ale aktualną wiedzę. No nie chciałbym panu wcześniej zadawać takiego pytania, wiem, mailowo, składać pisma, przychodzić do pana. No wcześniej nie krępować. Zawracać głowy. Nie, wcześniej nie zawracać panu głowy, za miesiąc, tak? Nie, no okej, dlatego się pytam. No, będę się pytał na każdej sesji to, co powiedziałem i będę się oczekiwał, że dostanę takie odpowiedzi. Dobrze, no wracając do tego budżetu, tak ogólnie, no wielkie gratulacje, jeżeli chodzi o przygotowanie papierowej formy budżetu. Mam nadzieję, że przynajmniej połowę tych inwestycji uda się zrealizować w takiej kondycji, jak tutaj jest zapisana na tym papierze. Oczywiście papier wszystko przyjmie, ale tego życzę, no, tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu, pani radna Ewa Wnuk. Dziękuję, jeszcze mi się przypomniała jedna inwestycja, która się pojawiała w poprzednich latach,
i później znikła. Strzelców Grodzieńskich. Ludzie wykupili działki, żeby mieć dostęp do drogi gminnej. Piękne prezentacje na stronie internetowej były. Pierwszy etap, drugi, do przebicie się. Chodzi mi oczywiście o przebicie się do szkoły, do ulicy Konopnickiej. Czy mógłby pan wyjaśnić, co się dzieje? Jakie są plany i prognozy na sfinalizowanie tego zadania? Panie Ewo, oczywiście bardzo chętnie wyjaśnię. Gmina wykonała swoją część zadania, to znaczy zaprojektowała ulicę, uzyskała ZRID. Od tego ZRID-u wpłynęły dwa odwołania. Obchodziliśmy rocznicę rozpatrzenia tych odwołań przez wojewodę. No, rok to krótko jak na standardy wojewody, bo zwycięską rozpatruje już drugi rok. Natomiast liczę na to, że po zmianie wojewody sprawy przyspieszą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ewelina Kostrzewa. Dziękuję bardzo za głos. Pani Przewodnicząca, ja mam trzy pytania. Pierwsze, które też zadawałam na komisji, na komisjach stałych, dotyczy zakupu opraw oświetlenia ulicznego i zabezpieczonej kwoty, no bo kwota wydała mi się dość niska przy oczekiwaniach. I się tutaj chciałam zapytać, czy mamy jakiś raport dotyczący zgłoszeń, jeżeli chodzi o wymianę opraw i czy nam wystarczy tych zabezpieczonych środków. Nie wiem, czy pan burmistrz będzie odpowiadał, a ja kolejne zadam może, będzie łatwiej. Tak, gdyby stan opraw, które wymagają wymiany, nie zmienił się od dnia dzisiejszego, to wystarczyłaby nam zarówno kwota, jak i fakt, że przebudowa ulicy Ogrodowej też uwolni nam, Ogrodowej i Strażackiej Rogowskiego, uwolni nam pewną pulę opraw, które będziemy w stanie zainstalować w kolejnym miejscu. Jest to nawet pewna rezerwa. No, ta kwota nie jest pewnie kwotą marzeń, jeśli chodzi o zakup nowych opraw, natomiast jest wypadkową umieszczenia w projekcie budżetu i wypływu po prostu innych inwestycji kwotą, która nazwijmy to pozostała na nienazwane oświetlenia. Dobrze, dziękuję. Czyli rozumiem, że w Mokrem po prostu będzie nowe oświetlenie i częściowo tam to będzie wykorzystywane. I w Mokrym i na Ogrodowej. Przebudowy w projektach umieszczamy tam, gdzie oświetlenie jest na słupach PGE. Projektujemy dedykowane oświetlenie i zakładamy zakup opraw, a te oprawy, które zdejmujemy, montujemy w innych miejscach zgodnie z mocami, bo nie wszędzie są takie same, czasem są mocniejsze oprawy. No. Dobrze, tak, dziękuję, to już jasne. Drugie pytanie dotyczy inwestycji, o której wspominałam i która nie znalazła się w budżecie, a mianowicie ulicy Nadrzecznej. I tutaj dzisiaj dostałam informację, że zostały podjęte rozmowy z właścicielem gruntów. Jakby mógł pan burmistrz mi przybliżyć, czego one dotyczą szczegółowo? Spotkaliśmy się z właścicielem, który sąsiaduje z ulicą Nadrzecznej od strony północnej. Jest on zainteresowany tym, żeby dokonać podziału i przejęcia części nieruchomości właśnie pod poszerzenie tej drogi. Zakładam, że w najbliższym roku to nastąpi i w ślad za tym będziemy w stanie zaprojektować ten fragment drogi. Ta droga spełnia też kryteria Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i tego naboru, więc po ustabilizowaniu czy wykrystalizowaniu sytuacji gruntowej na pewno będę chciał skorzystać z tego narzędzia. W tym roku w ramach FOGR-u będziemy składali wniosek na tak zwaną ulicę Wygon, właśnie na pewien jej odcinek, na przedłużenie od szkoły w Załobicach do tego miejsca, w którym jakby spełnione są kryteria gruntów rolnych, przynajmniej po jednej ze stron. Świetnie, bardzo dziękuję. I jeszcze takie jedno pytanie, ponieważ przyznam szczerze, że wyleciało mi z głowy, miałam pytanie od mieszkańców, dotyczy Muzeum Bitwy Warszawskiej. Kiedy planujemy otwarcie tej wystawy stałej? Tak jak wskazywałem, wystawa stała będzie miała miejsce wiosną, jej uruchomienie. W tej chwili trwa przeprowadzka Muzeum Niepodległości, obiekt udostępniliśmy około miesiąc temu, tam jeszcze trwało usuwanie usterek wcześniej, więc w tej chwili obiekt jest w całości już udostępniony Muzeum Niepodległości, przeprowadzają, przewożą swoje rzeczy i uruchamiają, czy rozpoczynają instalację wystawy. Jak wspomniałem, planowany termin to jest wiosna. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej, panu burmistrzowi. Jeszcze raz pan Marek Brodziak. Tak, chciałem wrócić do tego pytania, co z tą nadwyżką budżetową, operacyjną, przepraszam. I druga rzecz, panie Arturze, bo nie miałem czasu przeanalizować tego
projektu budżetu, który się zmienił dzisiaj o 12, tak? Po stronie dochodowej tam jest więcej chyba o 2 miliony złotych. Skąd pan te dochody czerpie, tak z rękawa jakby bierze? To jest drugie moje pytanie. I trzecie pytanie, jak zakończyło się kwestia sprzedaży naszych nieruchomości, między innymi w Nowym Jankowie bodajże i w Nowym, ulica Nowa. Aleksander. No, na obydwa pytania dzisiaj odpowiedzi udzieliłem, ale mogę powtórzyć, nie ma najmniejszego problemu. Proszę. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, w budżecie roku 2023 zmniejszyliśmy plan dochodów o 500 tysięcy złotych. I wyjaśniałem, że przetargi na pozostałe nieruchomości ustawione są gdzieś koło połowy stycznia tak naprawdę i nie mamy co spodziewać się tego, żebyśmy te dochody zrealizowali w roku bieżącym. Jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów roku przyszłego, czyli w tej autopoprawce do budżetu, ja również wyjaśniałem Państwu, że z jednej strony mamy przesunięcie dosyć istotnej kwoty w zakresie dochodów bieżących, czyli dochody z tytułu kar umownych i to jest zwiększenie o 851 tysięcy. Natomiast pozostałe zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych 1 864 tysiące złotych to są środki, które powinniśmy otrzymać w styczniu, lutym z tytułu refundacji wydatków poniesionych na ścieżki. Mówiłem o tym na samym początku, że warunkiem tego, żebyśmy te środki otrzymali w roku przyszłym, jest pokrycie wszystkich wydatków związanych ze ścieżkami rowerowymi jeszcze w grudniu roku bieżącego. A jeśli chodzi o nadwyżkę? Proszę, jeżeli chodzi o nadwyżkę. Nie mylmy z płynnością. Nadwyżka bieżąca, bo takiego terminu używam, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest w budżecie. My mamy te wartości dość wysokie. W roku bieżącym to jest 18 milionów z niewielkim układem, w roku przyszłym grubo ponad 25 milionów złotych. Te wartości są w ogóle nie korespondujące z gminami ościennymi. Tak, oczywiście, to również jest kwestia pewnej konieczności. Niekorespondujące pozytywnie, tylko dodam. Tak, tak, pozytywnie, oczywiście. To jest kwestia też i obiektywnej konieczności, proszę Państwa, przy tak rozłożonych rozchodach i przy tak istotnym poziomie kosztów obsługi zadłużenia. My musimy generować nadwyżkę operacyjną, rozumianą około nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nawet gdybyśmy chcieli wydatkować na wydatki bieżące więcej, to nie możemy tego zrobić właśnie ze względu na to, że musimy wykazywać wskaźnik, musimy wykazywać źródło spłaty zobowiązań i te wartości w dalszym ciągu pozostają dosyć istotne. Natomiast no, nie mylmy tego z płynnością, bo to jest zupełnie odrębny termin, tak? Pan powiedział, że na obsługę zadłużenia przeznaczamy 7 milionów złotych. To jest tylko i wyłącznie na obsługę. Tylko i wyłącznie na odsetki, koszty poboczne związane z emisją bądź ewentualnie z usługami przygotowania ofert na emisję obligacji. Tak, 7 milionów to jest koszt obsługi zadłużenia. A ile spłacamy tego zadłużenia? 12 milionów 950. Czyli 7 plus 12, prawie 20, czyli to jest ta, tak, to co nam jest potrzebne, żeby nos jednak trzymać wysoko w górze. Dziękuję. Głos przekazuję panu Piotrowi Rembelskiemu. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Tu akurat jak już padło 20 milionów zadłużenia, to tak sobie przypomniałem chyba jakąś cyfrę. 22 to chyba było zadłużenie gminy Radzymin w 15 roku, z takim startowaliśmy. Także 22. No był dużo mniejszy, a zadłużenie było tak patrząc dość wysokie. To tak, jeśli, może mam zawodną pamięć, ale ja pamiętałem 22. Dobrze, dziękuję. Panie burmistrzu, akurat mi pan burmistrz uciekł, ale może pan burmistrz będzie coś w stanie powiedzieć, jeśli chodzi o zadania, które były adresowane do dofinansowań. Tu głównie mam prośbę od mieszkańców, żeby zapytać o szansę ulica Mickiewicza Nakładka, ulica Zielona Narbutta na wykonanie, bo te inwestycje były zgłaszane do tych dofinansowań rządowych. Czy pan burmistrz wie, kiedy rozstrzygnięcia tutaj tych konkursów mogą nastąpić? Jeśli mnie pamięć nie myli, to nie do rządowych burmistrz Chaciński złożył te ulice, a do takiego specjalnego funduszu marszałka województwa mazowieckiego, bo marszałek ma pulę na przyszły rok 4 milionów, które będzie rozdysponowywał na takie strategiczne inwestycje
drogowe i burmistrz Chaciński między innymi Mickiewicza Zieloną złożył w tym projekcie. Ale czy wiemy kiedy? Nie. Nie wiemy. Nie wiem kiedy by była jakaś decyzja. Okej, to może jeszcze zapytam burmistrza Chacińskiego jak wróci, a druga kwestia to jest kwestia oświetlenia, bo rozmawialiśmy, że bodajże 7 przejść jest przygotowanych, zaprojektowanych do doświetlenia tutaj w Radzyminie i chyba o ile dobrze pamiętam te prace miały ruszyć jeszcze w grudniu. Nie wiem, czy jest szansa na to nadal, na ten termin, czy gmina coś w lipcu podpisała umowę na wykonanie doświetlenia 5 przejść dla pieszych tutaj w centrum Radzymina. Umowa była 6-miesięczna, do końca stycznia powinno być to wykonane. Wszelkie pozwolenia, zgody są już gotowe. Właściwie wykonawca mógłby rozpocząć już pierwsze prace. Jedyną przeszkodą, co go powstrzymuje, to jest brak opraw oświetleniowych, a wykonawca nie chciałby stawiać słupów, rozbabrać te przejścia dla pieszych i postawić same słupy. Wolałby zacząć, jak już będzie miał oprawę. Zobaczymy, czy się uda jeszcze mu coś w tym roku rozpocząć. Jeśli nie, no to do końca stycznia ma czas. Okej, dziękuję, bo jeszcze chciałem zapytać właśnie, tak się zastanawiałem, czy to jest jakiś problem z oprawami przy ulicy Norwida przed zakrętem. Są takie doświetlające latarnie i słupy są, a nie ma na nich lamp. Czy to jakoś jest związane, czy to była powiatowa może inwestycja? W Radzyminie, przy Norwida, przy kapliczce, przed zakrętem, przed Witoną. Tam stoją lampy i, no, i nie ma, brakuje na nich opraw. A są takie te niskie, doświetlające? To nie była inwestycja realizowana przez gminę, bo my doświetlamy przejścia, mamy zawartą umowę na przejście na Konstytucji i na Włomińskiej, na Jana Pawła. Te przejścia wybraliśmy jako te z największym ruchem pieszym. Więc weryfikuję, może powiat z rozpędu na dawnej drodze powiatowej realizuje to zadanie, bo to była powiatówka wcześniej, natomiast to nie była nasza realizacja. Okej, dziękuję bardzo panie burmistrzu, bo jak pana nie było, tutaj próbowałem dopytać o status tych konkursów marszałkowskich, jak się już dowiedziałem. Chodziło o Mickiewicza nakładkę plus Zielona Narbutta. To są pytania mieszkańców z mojego okręgu, jeśli chodzi o przyszły budżet. I pytanie było takie, kiedy można się spodziewać wyników tego konkursu? Nie wiem, wyników jeszcze nie ma. Gmina złożyła 7 wniosków. Ja państwu na poprzedniej sesji mówiłem, jakie wnioski już regowane od największego do najmniejszego. Ja myślę, że w styczniu należy spodziewać się wyników. Natomiast to nie wynika z jakiegoś regulaminu. To jest bardzo wewnętrzny program Urzędu Marszałkowskiego. No i jestem, liczę na to, że jakieś środki otrzymamy, w jakiej wysokości, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, aby dać szansę na różne warianty rozstrzygnięć. Zgłosiłem wnioski o różnej wartości. To ja jeszcze oczywiście, tylko że może pan. Dziękuję pani przewodnicząca. Ostatnie pytanie, panie burmistrzu, ulica Armii Krajowej. Tutaj też pytanie ze strony mieszkańców, bo tam w zasadzie po każdych opadach ta destrukcja nawierzchni jest coraz większa. Jakoś to tam jest łatane cały czas, ale pytanie jest o to, czy można jakoś realnie określić termin zakończenia projektowania, bo chyba projektowanie w tej chwili jest realizowane. Projektowanie zakończy się w 2024 roku. Znaczy nie przewidujemy projektowania dłuższego, czyli cała dokumentacja będzie uzyskana w 2024 roku. Mój pomysł na przebudowę tej ulicy jest taki, żeby na środki, na odwodnienie plus zabudowę rowu, ścieżką rowerową pozyskać właśnie w ramach instrumentu, dzięki przyjętej przez państwa dzisiaj strategii aglomeracyjnej, czyli z tego instrumentu ZIT-owskiego, połączylibyśmy wtedy ścieżki z Jana Pawła z Konopnickiej, a ze środków własnych, tudzież z jakiegoś innego dofinansowania, samą przebudowę jezdni z wpustami. Sam fakt wybudowania kanalizacji z dofinansowaniem w sposób znaczący obniży koszty przebudowy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Pani Ewelina Kostrzewa. Tak, pan przewodniczący, tutaj pan radny wspomniał o oświetleniu i od razu przypomniała mi się ulica Wyszyńskiego i skrzyżowanie z Głowackiego, które jest tak niedoświetlone i tak niewidoczne i na którym jest tyle wypadków. I chciałam tutaj dopytać, czy ewentualnie pan burmistrz ma jakieś informacje o doświetlaniu przejść przez powiat.
bo zauważyłam, jeszcze tylko dokończę, bo zauważyłam, że na Wróblewskiego i Weteranów pojawiły się lampy, więc pewnie będą doświetlane te przejścia, natomiast na Głowackiego nie. Powiem tak, to gdzie powiat doświetla przejścia, jestem tym tak samo zaskakiwany jak państwo. Jechałem pewnego pięknego dnia ulicą Weteranów i zobaczyłem, że rzeczywiście przejścia są doświetlone, czy jeszcze w trakcie realizacji, więc nie znam planu powiatu w tym zakresie. Cieszę się, że powiat doświetla przejścia, bo to jest bardzo ważne. Natomiast jakby wybór lokalizacji czy priorytetyzacja w zakresie doświetleń wynika z doświadczeń własnych powiatu. Jeśli chodzi o to skrzyżowanie Wyszyńskiego z Głowackiego, tam przez pewien czas w wyniku wypadku brakowało jednego słupa. Ten słup się gmina uzupełniła już, oprawa się pojawiła na samej Głowackiego przy Wyszyńskiego, natomiast na pewno samo przejście wymaga doświetlenia. Zwrócę uwagę powiatu na to, że jest to ważne przejście. Mam nadzieję, że ujmą to w planach inwestycyjnych w zakresie doświetlania. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Głos przekazuję pani radnej Katarzynie Stokowskiej. Panie burmistrzu, chciałam zapytać, bo nie mogłam dopytać na ostatniej komisji budżetowej, czy takie zadanie jak piłkochwyty na placu zabaw w Wolicy, czy to zadanie zostało ujęte w budżecie? Wiem, że wcześniej mailowaliśmy, przesłałam tam kosztorys i jakieś pierwsze kroki zostały poczynione w tym roku. Czy uda się zrealizować to zadanie? W ramach tej kwoty, którą mieszkańcy zabezpieczyli w bieżącym roku, powstaje bodajże projekt albo jakaś uproszczona dokumentacja, nie wiem co dokładnie jest. Natomiast samo zadanie nie jest ujęte w projekcie przyszłorocznego budżetu. A czy jest szansa, żeby powstało w przyszłym roku? Na to pytanie w tej części roku jeszcze państwu nie odpowiem. Na dzień dzisiejszy nie ma tego zadania w projekcie budżetu. To bardzo bym prosiła tutaj państwa radnych, ponieważ osoby, które państwo radni, którzy byli u nas na zebraniu, tutaj jest tak jakby wniosek, prośba mieszkańców, bo to jest priorytet, jest problem na boisku. Jeżeli jakieś będziemy mieli wolne wnioski, to bardzo proszę o ujęcie tego zadania. Dziękuję. Dziękuję. Czyżbym nie widziała więcej zgłoszeń do dyskusji? To zamykam. No ale nie widzę. Proszę bardzo, pan burmistrz. Tak, szanowni państwo. Ratuje sytuację. Zadam sobie pytanie, na które odpowiem. Dobrze, szanowni państwo, ja bardziej kierując swoją prośbę w kierunku Agnieszki Krawuckiej, która złożyła wniosek formalny. Ja po ostatniej sesji ściągnąłem sobie protokół zebrania, żeby zobaczyć też, jak dokładnie wyglądało to zadanie. Ono jest w protokole wpisane w jednej pozycji, jedna kwota jest. Moja prośba jest taka, żeby uzgodnić z powiatem na ulicy Polnej, i w tej chwili to się znajduje w Polnej, tak? Jest to jedno zadanie w jednym miejscu, jedno konkretne, więc została kwota podwojona. Moja propozycja jest taka, żeby uzgodnić z powiatem, znaczy najpierw z panią, tak? Co dokładnie, jaki jest pomysł na Polnej, co miałoby powstać. Następnie z powiatem, zakres możliwości w tym zakresie, niech powiat wyceni to zadanie i dopiero wtedy, nazwijmy to, przeksięgować czy zaliczyć do innej pozycji na samą Sikorskiego. To oczywiście nie stoi w sprzeczności z tym, że możemy robić projekt organizacji ruchu, natomiast proponowałbym nie dzielić tego zadania w tej chwili na dwie części, zwłaszcza też, że taki podział no, nie wynika wprost z protokołu zebrania, bo to jest jedna pozycja. Jest to jedna pozycja i jedna kwota określona łącznie dla obu zadań. I w tej chwili podział tej kwoty, czy pół na pół, czy w innych proporcjach, no nie wynika z tego protokołu zebrania wiejskiego. Tytuł wynika, zgadzam się. Tam jest wskazana i Polna, i Sikorskiego, natomiast już sama kwota, podział kwoty w określonych proporcjach byłby interpretacją pani moją lub radnych. Nie, no chodzi o to, jaka była intencja, był na zebraniu pan burmistrz, wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki i tam mieszkańcy wyrazili ewidentnie wolę i tak żeśmy przyjmowali uchwałę. W tytule jest ulica Sikorskiego i ulica Polna i ponieważ to są podobne odcinki jak gdyby dróg, to połowa jest na ulicę Sikorskiego i połowa jest na ulicę Polną. Rozumiem intencję, natomiast nie wynika to z tego protokołu, jeśli chodzi o podział kwot w takich proporcjach akurat. Moja propozycja jest taka, że powiat wycenił, ile kosztuje Polna i resztę przeznaczył na Sikorskiego. Albo, no nie wiem, no, tak jest moja propozycja, ma to ręce i nogi moim zdaniem.
No nie ma to rąk i nóg. Równie dobrze możemy to zadanie sami przejąć i projektować. To chodzi o porozumienie, jakie zawrzemy. Może to było nawet by bardziej dla nas korzystne, bo będziemy jak gdyby na tych głównych ciągach komunikacyjnych robić organizację uspokojenia ruchu, więc może nawet niekoniecznie przekazywać to zadanie do powiatu, tylko przejąć je i zaprojektować jednocześnie i to, panie burmistrzu. No tak, tylko jakby to forma nie ma większego znaczenia, bo przejęcie zadania nie odbywa się jednostronnie, tylko też wymaga porozumienia. Tak, wymaga porozumienia. A zatwierdzenie organizacji ruchu i na drodze gminnej, i na drodze powiatowej wymaga zgody powiatu i powiatowego inżyniera ruchu. Moja propozycja jest taka, żeby takiego wniosku formalnego dzisiaj nie przegłosowywać. No oczywiście no, to jest tylko moja propozycja, państwo zrobicie jak uważacie. Jeśli do tego głosowania dojdzie, to prosiłbym bardzo o jego odrzucenie. Panie burmistrzu, spotykaliśmy się tutaj na komisjach. Taka była pana propozycja. Nikt również nie zgłosił się do mnie, do sołtysa, że chcecie państwo mieć proporcjonalnie podział kwot. I wydaje mi się, że jest to uniezasadnione, to co pan teraz w tej chwili mówi. Jest to nie ma uzasadnienia. Te pozycje powinny się znaleźć w budżecie. Przerzucanie po prostu tymi kwotami, nie wprowadzanie pełnych kwot do budżetu, nie tylko chodzi o cegielnie, tylko chodzi o wszystkie, właśnie doprowadza do takich sytuacji, że pan jest w stanie jak gdyby żonglować tymi wartościami. Potem słyszymy, przez cały rok nie są realizowane. Słyszymy, że na koniec, że to jest czyjaś wina, że to nie jest realizowane. Więc ja mam bardzo proszę radę, żeby nie odrzucała tego wniosku. Cegielnia otrzymała taką wartość. Ona wynikała z informacji, jaką dostaliśmy z urzędu, że my jako sołectwo mamy do przekazania taką kwotę do rozdysponowania. Rozdysponowaliśmy ją. W tytule było zadanie dotyczące ulicy Sikorskiego i ulicy Polnej. Było również wyceniane przez nas. Nie dostaliśmy takiej informacji od referatu dróg, natomiast było wycenione przez osobę, która ma doświadczenie w tym temacie i zostało tak zakwalifikowane. Właśnie połowa na ulicę Polną i połowę na ulicę Sikorskiego. I proszę, żeby te pozycje radni przyjęli, bo one wynikają wprost z tej kwoty, jaką otrzymaliśmy. Dziękuję. Pani Agnieszko, źle mnie pani zrozumiała. Ja nie kwestionuję intencji tego, co pani mówi. Mówi tylko o tym, że z protokołu to nie wynika. Kwota jest jedna wspólna. A poza tym w tej tabeli, którą państwu prezentowałem, ja przyjąłem korzystniejszą dla mieszkańców Cegielni interpretację, a mianowicie założyłem podwojenie tego funduszu. Jeśli pani podzieli ten fundusz na dwie części, tego podwojenia nie będzie. Bo to nie jest jedno konkretne zadanie inwestycyjne. Więc jest uważam, konkretno że 57 razy 2, 115 to jest korzystniejsza dla mieszkańców interpretacja. Nie, panie burmistrzu, zadania. To jest jedno konkretne zadanie inwestycyjne. Uspokojenie ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych w Cegielni. Jest nią ulica Sikorskiego i ulica Polna. My nie chcemy przekazywać całego funduszu do powiatu, tak jak pan zresztą powiedział, że nie powinniśmy przekazywać wszystkich pieniążków do powiatu. Ma to być tylko zachęta. Chcemy w ramach tych pieniążków uspokoić ruch na dwóch ulicach, na ulicy Polnej i na ulicy Sikorskiego. Co miesiąc, co sesja zmieniamy uchwałę budżetową, więc nie widzę powodu, jeżeli dla którego nie mielibyśmy zmienić w styczniu, jeżeli się okaże, że powiat wyceni to inaczej. Dziękuję. No dziękuję. Podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej. Dziękuję. Pan Marek Brodziak. Tak, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć. Cały czas chciałbym się poruszać przy WPF-ie. I może tutaj w
fajną odpowiedź jakąś dostanę. Chodzi mi o takie przedsięwzięcie, które jest zapisane w punkcie 1.3.2.6, czyli rewitalizacja Śródmieścia Radzymina z uwzględnieniem fontanny na placu Tadeusza Kościuszki. To zadanie jest przewidziane do okresu realizacji 2024-2026 za kwotę 4,5 miliona złotych. I chciałem się zapytać, skąd wynika taki sposób finansowania tej inwestycji, bo nie wiem, czy to nie jest już na ostatniej prostej, żeby zakończyć tą inwestycję i rozciągamy ją na lata 2024, to jest 1 500 000 złotych, 2025 2 miliony złotych i 2026 rok jeszcze 1 000 000 złotych. Z czego to wynika, proszę mi powiedzieć? Pan burmistrz, czy pan... Panie Arturze, bardzo proszę. Przede wszystkim, proszę Państwa, fakt, że przedsięwzięcie znajduje się w WPF-ie. My zaangażowane mamy część wydatków. My mamy tak naprawdę zaangażowane wydatki jedynie związane z rokiem 2024. Wynika to z faktu otrzymanego dofinansowania na poziomie, jak dobrze kojarzę, około 1,5 miliona złotych. Ono jest ujęte w projekcie budżetu, przyszłorocznego budżetu. Natomiast i reszta tak naprawdę dofinansowania wynikającego z umowy przypada jeszcze na rok 2025. Tam są jakieś niewielkie kwoty, nie pamiętam w tej chwili, 100 czy 150 tysięcy złotych, ale rzeczywiście umowa z marszałkiem przewiduje finansowanie w latach 2024-2025. Panie Marku, to jest ta przezorność, o którą pan zabiegał. My mieliśmy szereg projektów rewitalizacyjnych. Tutaj mamy Konstytucję 3 Maja zaprojektowaną, mamy drogę pod Kościołem, mamy rondo przy poczcie. To wszystko jest na obszarze zrewitalizowanym i to są właśnie środki na te przyszłe zadania, o których pan mówił. Ale ja myślałem, że to o tych oszczędnościach. To są te oszczędności, o których pan wspominał, trzecia fontanna w centrum. Ale nie, myliłem się, przepraszam. Bo buty chciałem sobie wyczyścić. Nie ma maszyny do czyszczenia butów, ale będę mógł umyć ją w fontannie. Dziękuję. Nie pierwszy raz się pan myli, przywykliśmy. Ja też. Dziękuję bardzo. Nie, nie trzecia fontanna. Proszę państwa, nie widzę innych głosów w dyskusji. To dyskusję zamykam. Przejdziemy teraz do przegłosowania autopoprawki, którą zgłosił pan burmistrz. Poproszę o przygotowanie systemu do głosowania. Panie Arturze, pan Artur na początku mówił o autopoprawce. Panie Arturze, proszę przypomnieć, czego dotyczy autopoprawka. Autopoprawka jest konsekwencją również zmiany i autopoprawki uchwały budżetowej na rok 2023 z przesunięciem szeregu wydatków na rok 2024 i dochodów, głównie właściwie dochody z dwóch źródeł, czyli dochody z kar umownych oraz dochody z tytułu refundacji nakładów poniesionych na ścieżki rowerowe. W sumie dochody wzrastają o 2 715 851 000, to jest zwiększenie dochodów bieżących, pozostała kwota 1 864 000, zwiększenie dochodów majątkowych. Po stronie wydatkowej w całości są to środki konsumowane na wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe, czyli całe to zwiększenie 2 715 000 złotych. Tam jest nowe przedsięwzięcie, może to nie wybrzmiało tak naprawdę, ale w tych materiałach się znalazło, czyli modernizacja dachu w zespole szkolno-przedszkolnym w Ciemnem w wysokości 50 tysięcy złotych przewidziane z nakładami na rok 2024. To jest właściwie istota autopoprawki względem tych materiałów, które otrzymaliście państwo wcześniej. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do przegłosowania autopoprawki. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, oddanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Podaję wyniki głosowania. 19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Autopoprawka została przyjęta. W tej chwili przechodzimy do przegłosowania wniosku, który złożyła pani radna Agnieszka Krawucka. Pani Agnieszko, proszę odczytać ten wniosek. Proponuję w dziale transport i łączność
Jest to pozycja siódma. Zdjąć kwotę 57 951 zł. Przepraszam, wygasł mi komputer. I wprowadzić nowe zadanie, także w tym dziale transport i łączność, jako kolejną liczbę porządkową 34, dział 600, rozdział 616, paragraf 60-50, kwoty wysokości 57 951 zł. Nazwa poprawa bezpieczeństwa na ulicy Sikorskiego w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej sołectwa Ocegielnia. Korekta, o którą wnoszę, wynika z nieprawidłowo ujętego zadania z funduszu wsparcia. Tutaj chciałam nadmienić, że przed złożeniem wniosku zadanie to zostało zaakceptowane na połączonych komisjach budżetowych, zostało potwierdzone i autoryzowane przez pana skarbnika Artura i również potwierdzone w biurze rady, że takie ustalenia były podczas naszych komisji. Dziękuję. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Ta dyskusja się już toczyła. Proszę państwa o odrzucenie tego wniosku. Taki podział nie wynika z protokołu sołeckiego z zebrania, które odbywa się we wrześniu. Ja jeszcze adwokat do pana burmistrza. Panie burmistrzu, jest to bardzo nie fair, dlatego że sam pan wspomniał, że zadanie, tytuł zadania dotyka uspokojenia ruchu na dwóch ulicach, ulicy Sikorskiego, ulicy Polnej. Ja mam pytanie, dlaczego, jeżeli miał pan wątpliwości, dlaczego pan nie doprecyzował w momencie, kiedy akceptował pan wniosek? Ja nie precyzuję zadania budżetowych, to mieszkańcy je wybierają. I mieszkańcy wybrali, proszę pana, mieszkańcy wybrali, tak? Ale kwota, nazwali, która została opisana w budżecie, nie upoważnia nas, ani mnie, ani pani, ani radnych do dokonania podziału w imieniu mieszkańców, to po pierwsze. A po drugie, tak jak wspomniałem, przyjęta interpretacja z punktu widzenia finansowego jest korzystniejsza dla mieszkańców sołectwa, ponieważ podwaja tą kwotę, traktując to jako jedno zadanie inwestycyjne. Ale po dokonaniu podziału to zadanie nie będzie jednym zadaniem, tym samym w świetle naszych zasad nie skorzysta z premii inwestycyjnej, a mieszkańcy o tym na zebraniu byli informowani. Nie, panie burmistrzu, proszę pokazać mi zarządzenie tudzież regulamin. Jaka jest definicja zadania inwestycyjnego? Był z nami pan wiceburmistrz. Proszę państwa, ja już swoje stanowisko wyraziłem, zostawiam to do państwa decyzji. Dziękuję. Ja również. Ja jeszcze bym chciała pana w takim razie prawnika zapytać. Jeżeli się podpisuje umowę i nie jest coś do końca doprecyzowane, czy przyjmuje się takie stanowisko, co było intencją stron? Jest coś takiego jak domniemanie, co było intencją stron, prawda? Proszę, panie prawniku. Znaczy, szanowni państwo, no trudno to przełożyć chyba bezpośrednio na tą sytuację. Jak podpisujemy umowę i z tej umowy są jakieś rzeczy, które są nieuregulowane, to generalnie taka umowa odsyła do przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie, do tych, które regulują daną dziedzinę. Natomiast jaka była intencja stron? No, umowę należy czytać tak, żeby była zgodna z zasadami współżycia społecznego, żeby nie zmierzała do obejścia przepisów prawa. No, oczywiście intencja stron jest ważna, natomiast tutaj, tu chyba nie było zawarcia umowy, tak? Nie było zawarcia umowy, natomiast chciałabym jeszcze raz podkreślić. Mówimy o tym, że jako mieszkańcy przyjęliśmy uchwałę pod tytułem uspokojenie ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych na ulicy Sikorskiego u ulicy Polnej. I była kwota przeznaczona 57 tysięcy. Więc ja mam pytanie, który referat, bo przecież te wnioski, które składamy, są opiniowane przez referaty merytoryczne i są również akceptowane przez burmistrza.
Zgodnie z zarządzeniem i regulaminem dotyczącym Funduszu Wsparcia Jednostek Pomocniczych mamy regulamin, który mówi o tym, że po takiej akceptacji takiego wniosku to zadanie jest ujmowane w budżecie na przyszły rok. Więc ja mam pytanie, panie burmistrzu. Jak pan teraz widzi, jeżeli pan się upiera przy swoim, że nie zaakceptuje pan, pomimo tego, że byłam przewodniczącym zebrania, pomimo tego, że ten tytuł jest pełny i nie jest wskazana kwota dotycząca jednej ulicy i drugiej, to jak pan widzi, to jeżeli teraz Rada, bo wiadomym jest, że pan ma większość i Rada to przegłosuje, po prostu. Ale jak pan widzi to sprostowanie, że czego pan oczekuje po akceptacji wniosku, który został złożony na podstawie przyjętej uchwały przez mieszkańców, że podejmiemy drugą uchwałę i określimy procent? Pani Agnieszko, przede wszystkim to nie jest kwestia większości, tylko kwestia tego, że próbuje pani obejść zasady, bo to, że pani nada wspólny mianownik dwóm różnym zadaniom na dwóch różnych ulicach, to nie oznacza, że jest to jedno zadanie inwestycyjne. Mm-hmm. Tak samo jakby trzy sołectwa stwierdziły, że postawią zabawki na bardzo zabaw, ale zrobiły to w ramach jednego zadania. Ustawmy zabawki w Mokrym, w Cegielni i w Słupnie. No nie, to nie jest jedno zadanie inwestycyjne. Tak samo w tym przypadku. To, że pani nazwała to uspokojenie ruchu, wymieniła dwie ulice, to nie sprawia, że jest to jedno zadanie inwestycyjne. Tym samym, dokonując takiego podziału, nie ma pani do dyspozycji kwoty 115 tysięcy złotych, tylko połowę tej kwoty. Więc przypomnę, realizację właściwie niezrealizowanego zadania Funduszu Wsparcia na rok 2023. Było to zadanie łączone Cegielnia i Słupno, i zarówno ogrodzenia gabionowe, jak i ławki, jak i wiaty przystankowe no nie są w jednym jak gdyby sołectwie, tylko jest dwóch w różnych i na drodze powiatowej, i na drodze gminnej będą postawione przystanki. I dlatego nie korzystają z podwojenia inwestycyjnego. I jest to zadanie wynikające wprost z funduszu, jeśli chodzi o wielkość. Nie, no korzystamy, bo Cegielnia ma 160 tysięcy i to też jest potwierdzone przez pana skarbnika na mailu, ile mamy wydatkowane. Wyjaśniałam i doprecyzowywałam dokładnie, mam maile potwierdzające, jaka jest wielkość tego zadania. Swoje stanowisko wyraziłem. Jeszcze poproszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Dobrzynieckiego. Ja może tylko tak, nie wiem, może rozwiążę państwa pewien problem. Byłem na tym zebraniu, zgadza się, intencją mieszkańców było uspokojenie ruchu na dwóch drogach. Uspokojenie ruchu, ale bez podawania konkretnych form uspokajania tego ruchu, czy nawet wyliczeń już takich ostatecznych, co, gdzie, na której drodze, ile będzie kosztowało. I to, o czym mówi tutaj pan burmistrz, nie da się w tym momencie podzielić po połowie tych środków, bo nie wiemy, jak będą kształtowały się z jednej strony techniczne rozwiązania na poszczególnych drogach, a są to dwie drogi, jedna podległa gminie, druga podległa powiatowi, więc sposoby techniczne rozwiązania tych elementów uspokojenia mogą również różnie kosztować, więc na tym etapie sztuczne dokonywanie pół na pół jest w moim odczuciu niewłaściwe, a na pewno nie można mówić, że jest zgodne z intencją mieszkańców. Mieszkańcy oczekują uspokojenia ruchu na dwóch drogach, ale technicznie jak to będzie wyglądało, będzie się działo już na etapie zleconego zadania, więc no, chyba w tym momencie dzielenie tego jest niewłaściwe. Dziękuję panie burmistrzu. Pani Agnieszka, ale krótko pani Agnieszko. Dobrze? Tak, krótko. Więc nawiązując do tego, co pan powiedział, pan wiceburmistrz, to w takim razie my w każdym tym zadaniu zakładamy po prostu jakąś kwotę bez wyceny, bez projektu, bez i wtedy jest dobrze, tak? A tutaj jest źle.
No tak, no ale no tak. Tutaj na dwie ulice. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, ile z tego funduszu wsparcia jest? Znaczy, jaka jest kwota? Szanowni państwo, przede wszystkim jeszcze raz chciałem podkreślić. Gmina w pełni popiera bardzo wartościowy projekt w postaci uspokojenia ruchu. Zaproponowałem państwu, że po spotkaniach w powiecie, jak powiat wyceni i przede wszystkim zgodzi się na rozwiązania pewne, wrócimy do tematu, znaczy ja zaproponuję państwu powrót do tematu podzielenia, bo ja w tej chwili nie wiem przede wszystkim, na co powiat się zgodzi, po drugie, na ile to będzie wycenione, być może wtedy jakaś kwota zostanie. Ja tego nie wiem w tej chwili. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. Pan Wiesław Solarz. Bo no, może dziękuję nam bardzo coś... za głos. Ja tylko w jednej kwestii. Chciałbym się dowiedzieć i pewnie tutaj chyba wszyscy z nas, co można zrobić, żeby tutaj pani radnej Agnieszce Nowokrawuckiej pomóc. Jakie kroki musi teraz zrobić, żeby to szło do przodu? Pan tutaj, no burmistrz wspomniał, że można się spotkać, można iść. Ja myślę, że warto by było teraz jak gdyby no, wyjaśnić i przekazać wszystkim, co trzeba zrobić literalnie, krok po kroku, żeby te tematy szły. Dla mnie tak naprawdę wpisanie czy dwie ulice, czy trzy w jeden zakres to nie jest żaden problem, bo przecież koszty są no, oddzielone, jest jedno no, zadanie, jeden temat, jeden przetarg i tematy można realizować. Jeżeli są jakieś no, przeszkody czysto formalne, co pani radna Agnieszka Krawucka musi zrobić, żeby ten temat poszedł do przodu? Pytanie jest do panów no, burmistrzów. Pan burmistrz już mówił. Panie burmistrzu, tak, proszę jeszcze raz. Ja już na to pytanie odpowiedziałem. W tej chwili po spotkaniu roboczym w powiecie będę w stanie odpowiedzieć na pytanie, na co zgadza się powiat na swojej drodze, na ile wycenia to rozwiązanie i czy zostają jakieś kwoty do dyspozycji na innych ulicach. Ewentualnie, jeśli mieszkańcy poznają te wartości, być może zmienią zdanie i stwierdzą, że w ogóle nie chcą niczego na ulicy Polnej instalować przy takich warunkach powiatu, tylko chcą w całości środki na Sikorskiego przeznaczyć. Ja tego w tej chwili nie wiem. Na łączonych komisjach mówił pan, że jak pani Ewa poruszała kwotę projektowania ulicy, zdaje się, Deszczowej na Wiktorowie, mówił pan, że musi pan uszanować zdanie mieszkańców, że nie może pan inaczej i musi pan to zdanie szanować. Ja bym chciała również, żeby pan uszanował mieszkańców Cegielni, również ich wybór. Dostaliśmy takie środki i przeznaczyliśmy. Chciałabym nadmienić również, proszę dać mi skończyć, ja tylko dokończę, dobrze? Chciałabym nadmienić również, że przecież o co my właściwie teraz walczymy? Na komisjach łączonych zaakceptował pan to zadanie. Ja mam teraz inne wątpliwości. Pan teraz na sesji powiedział zupełnie coś innego. Pan powiedział, że nie będzie to zadanie premiowane. I dla mnie nie jest istotne, Wisiu, dziękuję ci za ten głos. Naprawdę ci bardzo dziękuję za ten głos, bo wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi. Natomiast nie jest istotne to, czy ja teraz przesunę te pieniądze, czy nie. Dla mnie jest istotne to, co pan powiedział, że nie podwoi pan tej kwoty. Tak, bo to wynika z zarządzenia. Nie, to nie wynika, to proszę wynika pana. Z zarządzenia, panie Agnieszko. Panie Arturze, ja bym to w takim razie jeszcze raz przeczytajmy to zarządzenie, bo my żeśmy swojego czasu w roku 2023 studiowali to zarządzenie. Ono nie uległo zmianie od tamtego czasu. Przynajmniej taką mam wiedzę, bo być może uległo, więc przeproszę, ale wydaje mi się, że nie ma tam definicji, co to znaczy. I przytoczyłam panu inwestycję łączonego zadania, który jest na dwóch różnych, w dwóch różnych sołectwach i jest zadaniem łączonym. I można było zrealizować. A teraz pan mówi, że to zadanie nie zostanie podwojone. Pani Agnieszko, to nie jest moje uznanie. To wynika z zarządzania. To nie jest jedno konkretne zadanie inwestycyjne, tylko próbuje pani pozyskać premię, robiąc dwa zadania. No, to pani próbuje ominąć zasady, nie ja. Nie. Pan
nie sprecyzował po prostu tych zasad. Pan tego nie sprecyzował i daje taką możliwość to zarządzenie, które jest. Poza tym jeszcze raz powiem, dlaczego pan takich wątpliwości, jeszcze raz pana zapytam, panie burmistrzu, dlaczego pan nie miał takich wątpliwości, podpisując ten wniosek wtedy? Dlaczego pan panie takich Agnieszka, wątpliwości nie moja miał? Moja ostatnia wypowiedź w tej sprawie. Sołectwo ma prawo przeznaczyć środki na co chce. Sołectwo ma prawo nie korzystać z premii inwestycyjnej i mniej więcej 20% sołectw nie korzysta z tej premii. Jeśli pani nie chce z tej premii korzystać, nie musi pani. Ja tego nie oceniam. Wniosek jest formalnie poprawny, wniosek nadaje się do realizacji i można realizować dwie organizacje ruchu na dwóch różnych ulicach. Natomiast przy takim ujęciu tematu ten projekt nie jest powiększany o premię inwestycyjną. Tyle. Jeszcze raz zadam pytanie. Dlaczego pan nie miał takich wątpliwości, podpisując ten wniosek? Dlaczego pan nie miał takich wątpliwości na łączonych komisjach? Teraz, w momencie, kiedy składam formalny wniosek, który uzgodniliśmy wszyscy, pan dokonuje zmiany interpretacji tego wniosku. Pani Agnieszka, ja mam wrażenie, że na innych komisjach byliśmy. Ani pani, ja nie znałem treści zebrania, protokołu z zebrania sołeckiego, ale żeby bazować na faktach, sobie ten protokół ściągnąłem, pobrałem. Pani być może go znała, ale nie podzieliła się publicznie dokładną treścią tego protokołu podczas komisji, więc proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie wypowiedziałem. Dobrze, pan Marek Brodziak. Tak, podobno moją domeną jest mylić się, ale nie wiem, mam wrażenie, że ktoś czyjąś domeną jest wprowadzać nowe zasady. Ja szczerze mówiąc pamiętam doskonale też, kiedy byłem na spotkaniu w sprawie mojego funduszu sołeckiego i też usłyszałem, że jakaś tam świetlica, którą sobie dałem jako przykład w Wiktorowie, miała kosztować 300 tysięcy, po czym się dowiedziałem w Wiktorowie, że ona kosztowała 15 tysięcy. To w ogóle inna informacja została przekazana na zebraniu sołeckim i mam wrażenie, przysłuchując się tej dyskusji, że tak było też w tym przypadku, że intencją mieszkańców była chęć podjęcia takiego, wskazania takiego zadania, które będzie premiowane i takie zadanie zostało wskazane przez mieszkańców. Dla mnie to jest jedno zadanie, mimo że w nazwie są dwie ulice, bo to jest jakiś jeden ciąg komunikacyjny. I wydaje mi się, że właśnie taka informacja została przekazana mieszkańcom. No nie byłem na tym zebraniu, natomiast no tak jak tutaj słyszę, pani Agnieszka była przewodniczącą tego zebrania i jak rozumiem żyła w przekonaniu, że będzie to zadanie premiowane. Tak? Także wydaje mi się, że panowie, no albo ta informacja tak została właśnie przekazana na tym spotkaniu, a teraz próbujecie, nie wiem, coś innego tutaj zrobić, albo, no nie wiem, byliście rzeczywiście na dwóch różnych spotkaniach, no i tyle. No. Proszę państwa, jest wniosek formalny i będziemy głosowali po prostu wniosek formalny. Jeszcze pan Tomasz Wąsik, proszę bardzo. Krótko, bo trochę nie rozumiem, jeżeli była ta inwestycja, jest przyjęta, jest opromowania, to po co to dzielić finansowanie, skoro będzie, tak jak pan burmistrz wcześniej powiedział, wyszacowana wielkość tego wniosku realizacji, wtedy usiądziecie do rozmów i wniosek będzie realizowany, tak? Ja tego nie rozumiem na zasadzie, czy, dlaczego... Nie. Pani Agnieszko, czy coś innego pani chce powiedzieć, czy powtórzyć jeszcze raz? Proszę bardzo. Odpowiedzieć Tomku. Tomku, jest kluczowa kwestia. Mamy zebranie wiejskie, dostajemy pieniądze, chcemy, jest na zebraniu obecny... No to wszystko wiemy. Pozwól mi powiedzieć. Jest na zebraniu obecny burmistrz. Przyjmujemy zadanie pod tytułem, były też inne zadania. Ten został, zostało wybrane zadanie... Nie, no trzeba ci... Ale nie nagrywa się, Tomku, włącz mikrofon. Zastanawiamy się nad takimi, powiem szczerze, czy podzielić te zadanie, czy nie. Jest powiedziane jasna inwestycja, że gmina będzie inwestowała. Jest podział dofinansowany, podwojony, ma być do powiatu, że tak powiem, zgłoszone. To teraz robimy taką politykę i rozmawiamy sobie na tym, aby rozmawiać, podzielić wniosek.
Powiem szczerze, no tak, ja to tak rozumiem i tak powiem szczerze, rozmawialiśmy o wniosku na 2024 rok, w większości każdy się wypowiedział, co chciał się powiedzieć. Są inwestycje dosyć znaczne po to, żeby wspierać realizację tych inwestycji, a zastanawiamy się nad tym, żeby ktoś powiedział, czy podzielimy ten wniosek, czy nie. Ja to tak rozumiem, przepraszam. No właśnie, no dlatego, tak, jeśli pozwolisz, to dokończę. Nie, pani Agnieszko, już wielokrotnie pani na ten temat mówiła. Ostatnie słowo pan burmistrz i będziemy głosowali ten wniosek. Tak, szanowni państwo, ja tylko wspomnę, że sołtys i mieszkańcy są informowani o kwocie przypadającej na dane sołectwo na dany rok. To było w przypadku cegielni nieco ponad 60 tysięcy złotych i zasady są takie, że jeśli mieszkańcy 90% tej kwoty przeznaczą na zadania inwestycyjne, wtedy ta kwota jest podwajana, są też inne premie. I taką kwotę dzielą mieszkańcy, te 60 tysięcy. W projekcie budżetu zabezpieczone są środki w podwojonej wartości 115 tysięcy złotych. To, czy mieszkańcy zostali źle poinformowani, dobrze, nie wnikam w tej chwili. Natomiast informacja z gminy jest jednoznaczna. Mieszkańcy mają do dyspozycji w przypadku cegielni 60 tysięcy złotych, a to, czy wybrane zadanie przez mieszkańców spełnia zasady premii, jest oceniane później, nie na zebraniu. Dobrze, dziękuję. Ale czy pan sugeruje, że pan skarbnik się pomylił? Ja dostałam autoryzację tego wniosku. Pan skarbnik był na zebraniu? Pani była dobrze na zebraniu. Zamykam dyskusję nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez panią radną Agnieszkę Krawucką i przechodzimy do przegłosowania wniosku formalnego. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki i oddania głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. A dobrze, dwóch panów nie ma. Podaję wyniki głosowania. 4 głosy za, 11 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Wniosek nie został przyjęty. I zostało nam do przegłosowania projekt budżetu na rok 2024. Proszę państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 16 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Budżet na rok 2024 został przyjęty. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2024-35. Panie Arturze, oddaję panu głos. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu wieloletniej prognozy finansowej była państwu przesłana jakiś czas temu. Natomiast w zakresie uchwały, którą macie państwo przed sobą, chciałbym zwrócić uwagę na autopoprawkę, która sprowadza się z jednej strony do aktualizacji danych cechujących rok 2023. Dlatego dokumentu to są dane historyczne, ale one stanowią podstawę estymacji wskaźnika, który liczony jest akurat w przypadku gminy Radzymin na podstawie średniej 7-letniej. Dlatego zwracam państwa uwagę, że te dane są literalnie tożsame ze zmianą uchwały budżetowej roku 2023 po autopoprawce. W zakresie roku 2024 literalnie zaimplementowano konsekwencje autopoprawki do budżetu, czyli dochody w całości roku 2024 wzrastają względem materiałów, które otrzymaliście państwo wcześniej, o 2 715 tysięcy. Przy czym dochody bieżące o 851 tysięcy, natomiast majątkowe o 1 864 000. Przesłanki wyjaśniałem, odpowiadając na pytanie radnego Marka Brodziaka. W zakresie wydatków wzrost adekwatny przy zachowaniu tego samego wyniku, czyli 2 715 tysięcy w całości przeznaczone na wydatki majątkowe. W zakresie załącznika numer 2 chciałbym zwrócić uwagę na pewne modyfikacje względem założeń, czy też tym powiedzmy pewnej specyfiki, czy względem konstrukcji WPF-u obowiązującego. Kiedyś w dyskusji pojawiła się wniosek, czy taki postulat radnej Ewy Wnuk dotyczący eliminowania niektórych wydatków bieżących, a właściwie wartości określonych dla lat odległych prognozy dotyczących wydatków bieżących
i ten wniosek w sumie został, tak jak zresztą zgadzałem się z nim na etapie, kiedy został sformułowany, został w całości, w całej rozciągłości tak naprawdę zaimplementowany, czyli w przypadku wydatków bieżących planujemy na lata kolejne, czyli mówimy tutaj o pozycji 1.3.1 powiedzmy, tak, czyli z odpowiednim rozwinięciem, czyli pozycja od 1.3.1.1 do 1.3.1.8 załącznika numer 2 do WPF-u. Na lata kolejne planujemy tylko te wydatki, które są niezbędne, to znaczy te perspektywy określamy wydatków tylko w tym w zakresie niezbędnym. W przypadku wydatków bieżących, takich jak zimowe utrzymanie dróg, czy najem długoterminowy floty pojazdów, czy bieżące remonty dróg gminnych, wreszcie stypendia socjalne dla uczniów, planowanie, mimo iż pewnie wydatki ponosić będziemy w latach późniejszych, planowanie czy wartości określone są jedynie dla roku 2025 ze względu na ich wiarygodność z jednej strony, a z drugiej strony na spełnienie przesłanek formalnych. W przypadku stypendiów socjalnych dla uczniów, tak jak Państwu kiedyś mówiłem, decyzje wydawane są na okres przekraczający rok, czyli tak naprawdę ten zapis umożliwia nam wydawanie decyzji również na rok szkolny i wypłatę na rok szkolny 24-25, czyli wypłatę stypendiów również w roku 2025. Podobnie jest w przypadku remontu dróg gminnych. Raczej zawieramy umowę wykraczające poza rok budżetowy, czyli w sumie nie musimy tych wartości planować gdzieś tam w nieskończoność, to może do roku 2035, tak jak przewiduje wieloletnia prognoza finansowa. Planujemy tylko te, które są niezbędne. Pozostałe założenia konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej zbieżne z aktualnie obowiązującymi, oparte o wytyczne ministerialne z października roku bieżącego, czyli aktualne, z jednym odchyleniem. Mamy prawo stosować wskaźniki wzrostu czy wskaźniki zmienności inne niż ministerialne przy założeniu wytłumaczenia tych przesłanek. W przypadku tych wartości lat kolejnych, które oparte są o wskaźnik inflacji dla lat 2025-27 oparliśmy spodziewany wskaźnik inflacji o dane Eurostatu, nie o dane Ministerstwa Finansów. Dla mnie dane Ministerstwa Finansów nie mają szans się ziścić tam w tych wytycznych ministerialnych. Inflacja roku 2025, poziom 2,5%. Raczej poziom ten nie zostanie osiągnięty. To nie są jakieś dramatyczne zmiany tak naprawdę, natomiast o te pół punktu procentowego czy punkt procentowy dla tych najbliższych 3 lat prognozy finansowej wartości odbiegają górą od założeń ministerialnych, ale to ze względu na to, że po prostu uznaliśmy dane Eurostatu za bardziej wiarygodne. Z mojej strony tyle. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania autopoprawki. Proszę Państwa radnych o podniesienie ręki, oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 17 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Autopoprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Proszę Państwa o podniesienie ręki i oddanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Podaję wyniki głosowania. 16 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała została podjęta. Była to już ostatnia uchwała. Przechodzimy do punktu 6. Informacje o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Panie burmistrzu, panu przekazuję głos. Szanowni Państwo, o wielu inwestycjach była już dzisiaj mowa. Dobiega koniec roku, kończy się też perspektywa unijna i wiele z inwestycji jest kończonych, a nawet w kontekście tego odbieranych. I tak na przykład odebrano ścieżkę przy ulicy Włomińskiej między rondami, udostępniono już w całości drugi etap Alei Lecha Kaczyńskiego, zdemontowane oznakowanie, które wskazywało na to, że jest to droga będąca jeszcze w budowie. Zgłoszono do odbioru ścieżkę Żeromskiego Norwida wzdłuż drogi wojewódzkiej 629, czyli wzdłuż Jana Pawła. Zakończono pracę przy ulicy Bratniej w Nowych Zaobicach. Dwie budowy ruszyły, one będą kontynuowane oczywiście w przyszłym roku. To jest Strażacka Rogowskiego w Mokrym, a także Ogrodowej w Radzyminie.
Jeśli zaś chodzi o inwestycje niedrogowe, no to tak jak już było dzisiaj wspomniane, trwa zasiedlanie budynków komunalnych przy ulicy Słowackiego. W wyniku przyznań mieszkań i zamian opróżniliśmy budynek komunalny przy ulicy Zduńskiej. On po przeprowadzkach będzie budynkiem pustym. Posiada dokumentację, posiada pozwolenie na budowę. Będziemy starali się o środki zewnętrzne na modernizację tego obiektu. Rozstrzygnięto nabór w ramach funduszy europejskich dla Mazowsza na wozy strażackie. Nasza radzymińska jednostka znalazła się na liście rezerwowej. Nie mamy w tej chwili jeszcze pewności, ale dużo wskazuje na to, że alokacja do tego zadania będzie zwiększona, a wtedy nasza jednostka znalazłaby się nad kreską, co by mogło oznaczać, że w jednym roku zostaną pozyskane dwa nowe wozy dla starych zaubic, co już jest pewne i dla Radzymina, co na ten moment pewne jeszcze nie jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Kolejny punkt, siódmy, to jest realizacja wniosków z poprzedniej sesji. Kto z państwa radnych ma pytania, uwagi do tego, do odpowiedzi na złożone przez siebie wnioski? Nie widzę. Cieszę się bardzo, że wszystko jest zrozumiałe i jasne. To przechodzimy do punktu ósmego. Wolne wnioski i informacje. I proszę pana, najpierw poproszę pana, wyszedł pan. Chciałam poprosić pana Dobrzynieckiego o głos. To pierwsza poproszę pani radna Katarzyna Stokowska. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam pytanie odnośnie tych opraw. Bardzo proszę, jeśli z nowym rokiem będą już tutaj, będziemy mieli środki, o przeanalizowanie w ogóle, sprawdzenie całej ulicy Mazowieckiej, ponieważ są punkty, gdzie od lipca nie świecą latarnie, więc prosiłabym o sprawdzenie tutaj tych odcinków i jakąś poprawę, bo troszkę utrudnia to życie tam mieszkańcom, bo lampy migają, te, które już bardzo przeszkadzały, zostały wyłączone, ale są tam takie odcinki. Dziękuję. Ja tu wspomnę jeszcze, że akurat w Starych Zełobicach została podpisana umowa, poszło zlecenie na dowieszenie tam kilkunastu bodajże opraw, co wynika też z funduszu wsparcia, które Stare Zełobice zabezpieczyły. Pani Agnieszka Kacprzak. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałabym przedstawić plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. To nie będzie pełny rok, to będą 3 miesiące, więc plan jest następujący. Pierwszy punkt, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok. Drugi punkt, kontrola Centrum Usług Wspólnych, to jest kontynuacja. I trzeci punkt, kontrola postępowania administracyjnego dotyczącego budowy kompostowni w gminie Radzymin. I to jest wszystko. Chciałabym, żeby radni przegłosowali plan pracy. Nie, radni nie głosują, tylko przyjmują. No to przyjmuję. Dziękujemy pani Agnieszko za przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Głos przekazuję panu Wiesławowi Solarzowi. Dziękuję bardzo za głos. Ja mam taką prośbę, bo już nie ma no, naszego takiego no, większego pierwszego śniegu, stopniał, ale odkrył no, katastrofę dla nas, czyli drogi. Więc mam taką prośbę do pana burmistrza, żeby może, nie wiem, no, powiedział, jakie są szanse, żeby w tym roku jeszcze przygotować się do tej właśnie zimy i uzupełnić te ubytki w drodze. Ja tutaj dzisiaj wysłałem do pana no, kierownika referatu listy dróg. Tak naprawdę to jest głos no, mieszkańców, którzy dzwonią, którzy piszą, proszą w różnej formie. No, mówią, że się po prostu już nie da jeździć, więc mówię o ulicy Zdrojowej, no, Źródlanej, Łąkowej, Miłej, Dobrej, Brylantowej, Szmaragdowej, Szafirowej, Turkusowej, Rubinowej, Żulińskiego, Skrajna i Legionów. To nie chodzi o to, żeby tam zrobić nie wiem, jakąś straszną zmianę. Chodzi o to, żeby uzupełnić no, ubytki w drodze, żeby to troszeczkę no, podrudnać. Przed nami cała jeszcze zima, więc warto ten czas no, wykorzystać, żeby można było po tym jeździć. Dziękuję. Dziękuję. Pani Ewelina Kostrzewa. Dziękuję za głos. Ja tutaj wracam do Alei Lecha Kaczyńskiego i tego nieszczęsnego oświetlenia, które zostało, kabla, który został skradziony. I ja mam takie pytanie dotyczące naprawy tego. Czy to jakoś inwestor będzie poprawiał,
w ramach umowy, no bo długo nie świeci. Nie, nie, to nie jest inwestor, to jest nasze zadanie. Inwestor nie odpowiada za kradzież po oddaniu inwestycji do użytku, to nie podlega gwarancji. Gdyby tam coś przestało działać, to jak najbardziej. Więc my po uchwalonym budżecie, to dzisiaj miało miejsce w ramach środków bieżących, będziemy w stanie taką naprawę zlecić. Dobrze, bo rozumiem, że to w żaden sposób ubezpieczone nie jest, jeżeli chodzi o inwestycje. Ubezpieczone jest, natomiast nie zmienia to faktu, że ubezpieczyciel oczywiście te swoje kilka miesięcy będzie to rozpatrywał. My nie będziemy tyle czasu czekać, po prostu zlecimy tą naprawę. No i pewnie w jakiejś tam perspektywie czasowej to ubezpieczenie wpłynie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Ewa Pnuk. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie od moich uczniów. Panie burmistrzu, co się stało, że McDonald's nie jest wybudowany? Czy ma pan taką wiedzę? Bo uczniowie są bardzo rozczarowani. To jest kwestia cierpliwości. McDonald's jest drugim etapem inwestycji. BP już powstało, jeśli chodzi o stację. W przyszłym roku będzie realizowana jakby kolejny etap inwestycji. Dla miłośników fast foodów mogę tylko powiedzieć, że bliższa otwarcia jest KFC, które jest budowane w Emilianowie. Można tam dojechać komunikacją pasażerską linią R1. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, kiedy będzie harmonogram wywozu śmieci na rok 2024? Jest w tej chwili opracowywane, jeszcze przed świętami udostępnimy mieszkańcom, tak żeby, no żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Mieszkańcy też zgłaszali różne postulaty odnośnie harmonogramu względem tego, jak to wyglądało w tej chwili. Na pewno jednym z takich zmian jest to, żeby okolice targowiska nie były obsługiwane w środę ani w sobotę, a przynajmniej jeśli miały być w środę i w sobotę, to harmonogramowo po godzinie tam 12, tak jak już dużo łatwiej obsługuje się ten rejon. Tak, dziękuję. I tutaj patrzymy na ten miód, produkt promocyjny. Czyżby gmina miała pasiekę własną? Tak, no. Informowałem o tym państwa jakiś czas temu, to wiosną tego roku uruchomiliśmy pasiekę na gminnej działce. No i co jakiś czas takie produkty udaje nam się wyprodukować. Traktujemy to jako takie gifty dla gości, dla państwa. Życzę smacznego. To ja myślałam, że to w kategoriach żartu było powiedziane poprzednio, a to okazuje się, że całkiem poważnie. Tak? Że to nie ma prima aprilis. Dziękuję. O głos poprosił pan radny Tomasz Wąsik. Proszę bardzo. Ja bym chciał się przychylić tutaj do prośby wniosku Wiesława Solarza i też również poprosić o sukcesywne uzupełnianie nawierzchni. Przede wszystkim tutaj mieszkańcy zgłosili dziury w ulicy Słowackiego, a także tutaj przy Jana Pawła i Konstytucji 3 maja na skrzyżowaniu są 2-3 wyżłobienia dziury, no można powiedzieć, po tej zimie, która powstała, krótkiej naszej, która była do tej pory. I prośba o uzupełnienie jak można. I odnośnie tego oświetlenia ulicznego, na to ostatniej sesji zgłaszałem, ale tutaj dużo zgłoszeń mieszkańców czy głosów jakichś jest, że to oświetlenie szwankuje, w niektórych miejscach się pali, w niektórych gaśnie, wcześniej się zapala, później, i to tak troszeczkę prośba, jak w miarę możliwości, unormowanie, żeby ten komfort w zimę był. No i przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Dziękuję. Dziękuję. Pani Monika Sztuka-Brzezińska. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę. Ostatnio z panem kierownikiem Mstkowskim byliśmy w terenie na ulicy Iglastej. I była ta mieszkanka, która zgłasza problem przejścia, że tak powiem, suchą stopą. Ustaliliśmy z panem kierownikiem, żeby zdjąć to pobocze, które jest między rowem a drogą, dlatego że tam nie ma zwyczajnie odpływu tych wód, nawet roztopowych, z drogi i tam się po prostu robi lodowisko. Równanie tej drogi też w tym momencie nie ma sensu, bo ta woda nie ma gdzie odpływać. Nie wiem, pan kierownik nie odezwał się do mnie, ale jakby pan mógł zorientować się w temacie, jak to wygląda i czy jest możliwość chociaż spuszczenia tej wody do tego rowu przydrożnego, który tam jest, co później ułatwi wyrównanie tej drogi. I jeszcze zgłaszałam wyrównanie 3 dróg z Destruktu. To jest ulica Wygodna, Żuczka i jeszcze właśnie ta Iglasta. I tak, Wygodna i Żuczka to są ulice zrobione po kanalizacji, one były zrobione w Destrukcie.
Teraz tam jest bardzo ciężko, żeby przejechać. I tu moja, nie wiem, czy to jeszcze obejmuje gwarancją, czy już trzeba to robić na własny koszt, tą naprawę. Z uwagi na to, że w ramach inwestycji korpus drogowy nie był odwadniany, zapoznam się, natomiast wątpię, żeby gwarancja obejmowała akurat uszkodzenia wynikające z nieodwodnienia korpusu drogowego, więc będzie to podlegało bieżącemu utrzymaniu, co zgłoszę oczywiście. Dziękuję. Tutaj jeszcze do radnych kilka słów, bo na ostatniej komisji zgłaszali radni awarię lamp i ustaliliśmy, że w styczniu zwołamy komisję, gdzie poprosimy pana kierownika Mystkowskiego i żeby się przygotował z tego, gdzie te awarie najczęściej są zgłaszane, które lampy no, bardzo szybko, że tak powiem, się zużyły i te gwarancje, które też były podważane, ich długość, bo tam było tylko 2 lata. Także ja zaproszę państwa wszystkich na tą komisję, ale wcześniej poproszę, żeby pan kierownik się przygotował, żebyśmy widzieli, w którym obszarze te lampy tak naprawdę no, są gorszej jakości, bo tak jak rozmawialiśmy na komisji, tak jak ulica Piłsudskiego w Ciemnym, ona już ma bardzo długo te lampy i one nie ulegają aż takiej awarii. Także poinformuję w styczniu o komisji, o terminie komisji, gdzie będziemy na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej komisji i następna pani przewodnicząca komisji, pani Agnieszka Krawucka. Dziękuję. Ja mam 3 wnioski. Na ulicy Polnej pomiarowe radary prędkości nie działają. Jak można zlecić sprawdzenie, czy jest to, no nie wiem, czy jest to wynik po prostu, że nie działa ten elektroniczny panel doświetlający, czy tam coś się rozłączyło. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek. Jedna z mieszkanek zgłasza pochylone drzewo. Również na wysokości tych pomiarów i na wysokości tego lasku, który jest po prawej stronie jadąc od Słupna. Prośba jest taka, żeby wysłać może jakieś pismo do właściciela nieruchomości, bo nie wiem jak to wygląda, czy właściciel nieruchomości... Czy ono jest pochylone w takim stopniu, że jakby wskazuje, że rzeczywiście może tak się przewrócić, tak? Tak. Było zgłaszane do gminy, gmina odesłała jak gdyby do... Dobrze, zweryfikujemy to. Albo zorganizujemy to powiatowymi siłami, albo jeśli zagraża, to podejmiemy jakieś... Tak, żeby się po prostu... Ostatnio mamy te wichury, drzewa się powalają, więc dobrze by było wysłać jakiś komunikat i zabezpieczyć tą drogę. I jeszcze jeden, prośba o wyrównanie ulic Bajecznej i ulicy Sikorskiego. To są wnioski od mieszkańców. W tej chwili już są tak dziury wybite, że trudno jest przejechać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Jędrasik. Ja mam, panie burmistrzu, też 3 pytania. Pierwsze to jest, na jakim etapie są prace związane z podwyższeniem piłkochwytu? No bo ten konflikt z sąsiadem narasta cały czas, te piłki mu przelatują na jego budynek i to no, nie jest komfortowa sytuacja. Mowa zakłada realizację zadania do 31 grudnia. No oby to było. Dobrze, dziękuję. Druga sprawa to jest wykoszenie rowu Sierakowskiego. W zeszłym roku był koszony, w tym roku ani razu nie był koszony. Trzeba byłoby tutaj jakieś zdecydowane stanowisko zająć, żeby no, to wykoszenie się zadziało w tym roku. Panie Tadeuszu, za koszenie kanału Sierakowskiego i Beniaminówki odpowiadają Wody Polskie. Wody Polskie w sposób tradycyjny dla siebie mniej więcej pod koniec listopada były gotowe do zawarcia umowy utrzymaniowej na te cieki wodne. Widziałem, że prace konserwacyjne na Beniaminówce były prowadzone. Koszenie się odbywało, bo widziałem to i w Radzyminie, i w Łąkach, także a oba te cieki były zlecone do konserwacji do Wód Polskich, więc zakładam, że i na kanale Sierakowskim te prace też za chwilę będą prowadzone. Jeszcze jedna sprawa jest odnośnie ubytków w jezdniach, w drogach, które są o nieutwardzonej nawierzchni asfaltem. Prośba moja jest, żeby to wyrównać, tak jak tutaj kolega Solarz zgłosił te drogi, nie będę powtarzał, ale bardzo gorąco proszę o pomoc w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Pani Agnieszka, Wiesław. Tak, ja tylko tutaj kwestię, jeżeli chodzi o rów, no Sierakowski temat z wodami nopolskimi.
jest nam wszystkim chyba znany, ale chyba już od dwóch tygodni prowadzone były prace, także na odcinku od ulicy Maczka w kierunku Cegielni rów jest już wykoszony. Dalej być może nie, ale jeżeli chodzi o ten właśnie kawałek, już był wykoszony. Dobrze. Pani Agnieszka Kacprzak. Dziękuję pani przewodnicząca. Słup nie jest wykoszony rów już. Tak. Czyli idą do Radzymina. Tak. Panie burmistrzu, ja powinnam może to złożyć we wnioskach z realizacji, ale poniekąd to też jest taki nowy wniosek, jeżeli chodzi o wywożenie odpadów różnych na ulicy Markiewicza, to jest między Storczykową a Sadową. Tam podobno był kierownik Andrzej Nocoń i sprawdzał wywożenie tych odpadów, ale to się mieści po prostu dalej na tej działce. Ta działka ma około 800 metrów prawie przy Nowym Słupnie, więc jest droga wyjeżdżona. I niestety robią to pod osłoną nocy. 16 grudnia przyjechało tam około 20 ciężarówek. To jest relacja mieszkanki, pokazywała mi zdjęcia, więc prośba, żeby było sprawdzenie, ale na końcu tej działki, dobrze? Tam, gdzie jest na podstawie zgłoszenia właśnie od mieszkanki w terenie pojawił się Zakład Gospodarki Komunalnej. Celem analizy, czy wczynać postępowanie. Nie znam szczegółów tego, natomiast po każdym takim zgłoszeniu na miejscu jest to sprawdzane, jeśli są przesłanki spełnione, to jest wszczynane postępowanie, a tych postępowań jest naprawdę sporo wszczynanych i coraz więcej kończy się decyzjami. To ja tylko zostawię numer działki, to jest działka numer 566 na 9 i na 10. Nie powiem nic innego i nowego, też poproszę o wyrównanie dróg, zwłaszcza ulicy Spokojnej, która była niedawno równana, ale praktycznie jest nieprzejezdna. I w pierwszej kolejności też ulica Markiewicza. Pozostałe również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo o zabranie głosu pana burmistrza Dobrzynieckiego. Szanowni państwo radni, zbliża się koniec roku, dlatego wykonując zobowiązanie wynikające z artykułu 37 ustęp 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w 2023 roku burmistrz Radzymina wydał 49 decyzji ustalających opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego i zbyciem nieruchomości na łączną kwotę 569 286 zł 66 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan Zbigniew Na zadania Błoński. Przeznaczone w budżecie tegorocznym. Panie burmistrzu, ja mam pytanie, ponieważ uwzględnialiśmy wcześniej, jak puszczą mrozy, żeby tam wyrównać właśnie wygłoń Świerkową i ewentualnie na Opolu wprost tam na Dąbrowę. Nie wiem, czy jakieś prace w tym kierunku idą, czy nie. Jak to wygląda? Tak, na pewno wygoń pod Świerkami był zlecany jeszcze w trakcie pokrywy śnieżnej. W zależności od drogi, na jednych drogach one już fajnie obeskły prace są prowadzone na tych, gdzie jest, nie wiem jak jest na wygonie akurat w tej chwili, natomiast zakładam, że wiem jaka jest pilność też tej drogi, także one za chwilę będą wyrównane. A czy tamta jest również wzięta pod uwagę, ja nie wiem jaka to jest ulica, ale to jest jak robiliśmy na Opolu, na Opolskiej ten asfalt i prosto, tak na Dąbrowę. Czy tamta też jest wzięta pod uwagę? Sprawdzę. Jeśli nie, to na pewno będzie zlecana. W kierunku pana Nowaka, żeby przybliżyć bliżej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, nie ma więcej zgłoszeń do zapytania, do złożenia wniosków, więc zbliżamy się do zakończenia naszej sesji. Życzę państwu spokoju. A, wolne wnioski, informacje, przegłosować. A, przepraszam bardzo. Chyba mam tutaj wolne wnioski, informacje, przegłosować. Plan pracy komisji. Przepraszam. To przegłosujemy. Plan pracy komisji rewizyjnej. Mówiłam, że nie głosujemy, a głosujemy. Przepraszam państwa bardzo, że wprowadziłam w błąd.
Oj, no proszę Państwa, ale jeszcze się sesja nie skończyła. Szybciutko logujemy się jeszcze raz. Do końca. Zaraz będziemy śpiewać kolędę. Proszę Państwa o przegłosowanie. Od teraz życzę Państwu spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt, wypoczynku w miłej, ciepłej, domowej atmosferze. Bogatego Mikołaja, wszystkiego dobrego na 2024 rok. Niech nam się dobrze wiedzie wszystkim, a kolejna sesja będzie już po feriach zimowych. Najprawdopodobniej w drugim tygodniu lutego. W styczniu są, proszę Państwa, w styczniu są ferie zaraz na początku, no to dlatego mówię, że w lutym będzie. A no to nadzwyczajna to jest co innego. Proszę. 68. sesję zamykam.